Dzień dobry wieczór. Dobry wieczór. U mnie w tle słychać wybuchy i eksplozje. Nie jestem na Bliskim Wschodzie, po prostu ktoś ma urodziny. No, jak widzicie, dzisiaj zaczęliśmy niestandardowo, nietypowo. Dostaliśmy w prezencie od jednego z naszych widzów całkiem sympatycznie wykonane i bardzo miłe, przyjemne wizualnie intro w stylu Marvela, jako że tematyka będzie mocno, mocno marvelowska i nie tylko. Witamy Was po dłuższej przerwie. Raz jeszcze dzień dobry wieczór. Dzień dobry Michaelu. Dzień dobry, Mefkorze. Po dłuższej przerwie spowodowanej jesiennym lenistwem. Bo nie wiem, czy wiesz, ale już krążyły teorie, wiesz, wśród widzów moich i twoich i naszych wspólnych, że nas uprowadzono, że nam YouTube kanał zamknął, że poszliśmy siedzieć jak Olszański, że coś tam, no. Że Chociaż wyemigrowaliśmy akurat porównanie z Olszańskim to słabe porównanie. na Żeby, no to jest ostatnio taki najmodniejszy osadzony, dlatego mi do głowy przyszedł. Albo że wyemigrowaliśmy w tajemnicy na Madagaskar, nie zabierając ze sobą nikogo, tak jak obiecywaliśmy. No wiesz, co jest najgorsze, że z tym Madagaskarem to ja nawet bym się zgodził na realizację takiego programu. No ja też. Po Ale dziku cały czas zapadnie. czekamy, aż Wiedeńska załatwi ten samolot czarterowy, który obiecuje od pół roku. No właśnie, właśnie. Nie stara się dziewczyna. Może się stara, tylko nic nie widać efektów. Ojej. A no, w sumie jest w tej chwili ciężko takie rzeczy załatwiać, więc. No dobra. Moi drodzy, dzisiaj w ramach takiej odskoczni i troszeczkę przerwy od tematyki sennej, a zarazem cały czas trzymając się w obrzeżach naszych tematów, no i tak trochę na rozpęd dla nas obu, bo z jednej strony to jesienne lenistwo, jesienna chandra i innego rodzaju komplikacje występujące w Jesienne. otoczeniu, tak. Jesienne syndromy, że tak to ujmijmy. cały zestaw. Tak. Spowodowały, że nas dłuższą chwilę nie było, więc postanowiliśmy, że warto by było się powiedzmy rozbujać i rozkręcić się do jakiegoś lżejszego i przyjemnego tematu. I w związku z tym zdecydowaliśmy się wziąć na warsztat jeden z najlżejszych i najprzyjemniejszych tematów, jakie można, czyli zaczniemy od apokalipsy. Tak. No bo skoro już mamy wybierać jakieś proste i przyjemne i miękkie tematy, to najlepiej zacząć od potencjalnych końców świata, apokalips i generalnie tego typu tematów. A tak bardziej poważnie będziemy dzisiaj rozmawiać troszeczkę o archeologii, o kłopotach z archeologią, kłopotach z badaniami i z akceptowaniem alternatywnych tez dotyczących przebiegu wydarzeń, wątpliwościami co do chronologii historycznej, no i w zasadzie o największych i najbardziej wpływowych, znanych mniej lub bardziej nie tyle osobistościach, co spostrzeżeniach osobistości z polskiego i nie tylko polskiego internetu. Mianowicie o ludziach, którzy słusznie zauważyli, że no ten obecne przedstawienie, obecna narracja i powiedzmy oficjalna wersja wydarzeń nie do końca klei się zarówno w warstwie materialnej, jak i warstwie tekstowej. No a na końcu w tym, o co można się potknąć po wyjściu z domu, w co po niektórych miastach, ewentualnie co można wykopać z ziemi. Stąd też postanowiliśmy przy okazji, jako że portale, które kiedyś miały i dalej mają dość słabą reputację, raczą nas coraz to nowymi programami, materiałami o charakterze programowym i ujawniającym, ewentualnie poddającym pewne rzeczy w wątpliwości. Dzisiaj weźmiemy sobie na warsztat, tak dla przyjemnej rozrywki, prehistoryczną apokalipsę według Grahama Hancocka w kontekście odkryć i tego, jak ona się zazębia, ewentualnie gdzie się trochę rozjeżdża, chociaż nieznacznie, z powszechnymi informacjami o wydarzeniach, które się toczą, o których mówią bohaterowie z tytułu audycji, jak również o których my lubimy podyskutować na naszym kanale. No, popełniliśmy już kilka nagrań w tym temacie. Możecie je znaleźć na kanale u Michaela. Odnośnik będzie pod audycją po audycji.
Jak i na playlistach z mojego kanału też możecie na nie przeskoczyć, chociaż nie jestem do końca pewien, czy akurat te tematy antycznej archeologii są dodane. Będę musiał sprawdzić po audycji. Jeśli nie, to taka playlista też się szybciutko pojawi. Generalnie będziemy dotykać dziś tematów tego, co można wykopać w ziemi, a co mówi nam o przeszłości naszej historii, naszych przodków. Jak tam, Michael, wrażenia po tych pierwszych obejrzanych odcinkach tego wesołego, popularno-naukowego paradokumentu, który ci podsunąłem dzisiaj przed audycją? No wiesz co, rzeczy, które są w sumie znane, no przynajmniej komuś takiemu jak ja, kto się interesuje sprawami zarówno historii, jak i naszych antycznych cywilizacji kolejnych, które ginęły gdzieś w otchłaniach, a pojawiały się na ich zgliszczach nowe. Bardzo ładnie ujęty dla ludzi, którzy są w temacie nowi lub nie do końca znają pewne fakty albo nie dowierzają, bo no, jest to ujęte w fajnym, taki fajny dokument. Zastanawia mnie źródło. Natomiast chodzi mi o to, że Netflix takie rzeczy puszcza. Wiesz, że jestem podejrzliwy z natury, nie? I no. Jasna sprawa. Ale ciekawostki są i gorąco polecam. Pomimo tego, że na Netflixie to zrobiony materiał dobrze, historycznie przygotowany, mam wrażenie, że niektóre rzeczy, albo ja wcześniej się, no chociażby związane z tajemnicami Azteków, ale o tej południowo-wschodniej Azji, rzeczy dla mnie osobiście nowe w wielu aspektach. I późniejsze no, interesuje mnie podejście, natomiast mam wrażenie, że tam niektóre fakty zostały przemilczane. Bardzo dobre wrażenie, dobre spostrzeżenie. Dla niewtajemniczonych warto by zaznaczyć, żebyście mieli kontekst. Graham Hancock jest bardzo specyficzną postacią w kontekście ogólnie historii, archeologii i świata dyskusji dotyczących tego, jak wygląda prehistoria. Powszechnie jest obijany i obrzucany błotem przez mniej lub bardziej wpływowych naukowców, przy czym tutaj warto podkreślić, że oni oddelegowują, i znam to z własnego podwórka, oddelegowują do tego zadania nie sami bezpośrednio, jak już muszą, to wtedy go krytykują i nazywają jego odkrycia czy spostrzeżenia bzdurami, pseudoarcheologią i głupotami. Natomiast zazwyczaj wysyłają do tego zadania swoich doktorantów, studenciaków, jako takie prace dodatkowe mają powrzucać na Grahama przy okazji jakichś wywiadów lub innych sytuacji, w których trzeba skomentować, co tam znowu Graham powiedział. Graham Hancock jest dziennikarzem, co jest dość charakterystyczne i bardzo łatwo to zauważyć w momencie, kiedy słucha się jego metod prezentowania tematów, jak i sposobów, w jaki rozmawia z osobami, które są fachowcami z dziedzin naukowych w danych regionach i to bardzo wyraźnie widać w programie, zaraz się jeszcze do tego odniesiemy. Natomiast program i temat, który omawiamy, to nomen omen właśnie prehistoryczna apokalipsa, tak zatytułowany dokument o charakterze, sam Netflix twierdzi, że społeczno-kulturowym. Ja osobiście uważam, że dużo bardziej historyczno-kulturowym, a społeczny, znaczy społeczny kontekst też tutaj widać, natomiast jest to próba polemiki, wybitnie trudna próba polemiki z obecnie utartą doktryną i wykładnią na temat tego, ile i jakich datach mieści, ile czasu istnieje zaawansowana ludzka cywilizacja, jaki dorobek mają nasi przodkowie, no i w końcu gdzie tak naprawdę mamy szukać swoich korzeni i jak krótkie one są. Hancock wbija klin w ogólnie przyjęte założenia teorii. My zresztą też mieliśmy tendencję do poruszania już tych zagadnień. No i uznaliśmy, że warto by podyskutować przy okazji
tego, że uwaga, portale, które raczej można by uznać za głęboki mainstream, dopuszczają do głosu i to w formie takiej, która w sumie uniemożliwia polemikę, bo ciężko komentować. No, na Netflixie chyba nie za bardzo jest funkcja skomentuj po zadaniem łapki w górę albo w dół, a wrzucają dokumenty i to jeszcze promują dokumenty, które ewidentnie wzbudzają zainteresowanie, biorąc pod uwagę, że chociażby w Polsce materiał ten wpadł do top 10 najczęściej oglądanych na terenie naszego kraju seriali. Jest to mały dokument, 8 odcinków po 30 minut, będących taką dobrze wizualnie skonstruowaną, przypominającą trochę popularno-naukowe programy National Geographic i Discovery, materiał o charakterze historyczno-archeologicznym, omawiającym kilka ważniejszych nowych odkryć oraz starych odkryć w nowych kontekstach, w nowym świetle, co uznaliśmy, że może być dobrym pretekstem do dzisiejszej rozmowy. Jest bardzo dobrym pretekstem, szczególnie na niedzielny wieczór po obiednio deserowy, ale tak jak mówisz, właśnie to ja tego nie ubrałem w słowa odpowiednio, że dokument jest zrealizowany w takim stylu właśnie National Geographicowym, ale jest dokumentem, który no, tam generalnie widzisz, mówisz, że nie można dyskutować. Znaczy, no, on jest tak spreparowany jak dokument naukowy, więc tutaj jakby się wytrąca trochę z oręż tak zwanych ludzi zapatrzonych w akademicką naukę, nie? Bo są podawane źródła, są podawani, podpisują się pod tym słownie eksperci, którzy występują w tych materiałach, w tym I filmie, nie? sporo z nich to są uznani naukowcy ze swoich dziedzin albo ludzie odpowiedzialni za nadzór nad tymi konkretnymi obiektami archeologicznymi i punktami badań, co trzeba i to należy podkreślić, szczególnie, że będziemy omawiać część z wyboru miejsc, które zostały poruszone. Może dzisiaj dopiero zaczniemy, a może będziemy rozwijać ten temat dłużej, jak Wam się spodoba, bo dzisiaj chcemy z Wami też trochę po tych tematach podyskutować. Natomiast to, co jest charakterystyczne, to rzeczywiście bardzo solidnie starają się podbudować to z jednej strony fachowcami którzy się zajmują tymi poszczególnymi miejscami, albo w globalnej i światowej skali fachowcami w danej dziedzinie, którzy zgadzają się na wywiady i spotkania z Grahamem, często, gęsto, bardzo wyraźnie i otwarcie wspierając jego tezy, albo dając wręcz się poprowadzić do pewnych wniosków. Tak naprawdę sam osobiście miałem zarzut tylko i wyłącznie do, powiedzmy, jednej osoby, z którą Graham rozmawiał, jako nie tyle nieeksperta, co osoby, która w tym tle, trzeba zaznaczyć, że nie była, przynajmniej z przedstawienia, nie była fachowcem uznanym i występującym standardowo akademicko. Ale tak, mamy coś, co aspiruje czy pozoruje bycie dokumentem paranaukowym. Mówię paranaukowym, czy popularnonaukowym inaczej, ze względu na to, że ze względu na zaplecze akademickie muszę powiedzieć, że przynajmniej trzy rzeczy mocno rzucały mi się, trzy rzeczy wychwyciłem, które wskazują na to, że no nie jest to super robota akademicka, w sensie nie jest to idealny dokument czy teza naukowa. Znaczy, teza jest tam dobra postawiona, ale to udowodnienie tej tezy jest nie do końca idealne. Chociaż muszę powiedzieć, że na poziomie, że bardzo dużo prac magisterskich i nie tylko jest prezentowanych dokładnie w ten sam sposób. Zresztą do dzisiaj mogę przyznać, że wielu doktorów i nawet profesorów prezentuje i ma zwyczaj tworzenia swoich prac naukowych dokładnie tą samą metodą, co Graham Hancock. Ten zarzut za chwilę rozwinę. Ale jestem ciekaw dalej, bo wciąłem ci się tak naprawdę w myśl, Michaelu. Nie, no nie wciąłeś mi się w myśl, uzupełniłeś ją, to nie jest wcięcie się. No tak jak mówię, dla mnie osobiście jestem przy trzecim odcinku, dokument jest fajny, zjadliwy, jest moim zdaniem rzetelnie przygotowany, oczywiście nie jest materiałem przeciążonym jakimiś teoriami, tezami, które mogłyby być niezrozumiałe, a To jeżeli pojawi się prawda. coś nowego, to jest ładnie wytłumaczone. Przejścia też są, jeśli chodzi o odcinki, to mam wrażenie, że to będzie chyba, bo ty może nie spoileruj, ale wiem, że ty to chyba całe zobaczyłeś, więc ja mam wrażenie, że odcinki są tak robione, że to jest jakiś układ planowy, że coś na końcu się ładnie zepnie klamrą. Tak, zdecydowanie tak. Przede wszystkim trzeba zauważyć, że
Dobór miejsc jest bardzo specyficzny i bardzo charakterystyczny. Jak mówimy o miejscach, to mamy na myśli angielskie sites, czyli co oznacza, i tak się ten często ujmuje w literaturze, de facto stanowiska archeologiczne w języku polskim, czyli większe obszary, na których prowadzone są badania o charakterze historyczno-archeologicznym, no bo de facto jedno z drugim jest bardzo mocno powiązane. Przy czym nie wszystkie spełniają tą zasadę. I zasadniczo Graham bardzo sensownie zaczął od miejsca, które jest chyba stosunkowo najmniej znane, najbardziej zaskakujące, zwłaszcza dla zachodniej widowni, i kompletnie niemalże obce dla ludzi, którzy są niezorientowani w temacie, czyli dla ludzi, którzy tak pobieżnie interesowali się tematami końców świata, apokalipsy, jakiejś antycznej archeologii, czy namiętnie oglądali wesołe programy z National Geographic czy też z Discovery, podjeżdżające od zaawansowanej, klasycznej, popularno-naukowo przedstawionej archeologii przez poszukiwanie jakichś detektywistycznych tajemnic w tym temacie, co jest fajnym przedstawieniem. Każdy to lubi, dlatego te programy się fajnie oglądają. I są przyjemne, można je do obiadu przyjemnie obejrzeć z rodziną. Natomiast ten dokument ma to do siebie, że na szczęście nie wjeżdża i nie można mu rzucać w twarz zarzutami takimi jak w stosunku do antycznych kosmitów. Co więcej, Graham to wyraźnie bardzo ładnie pokazuje, że nie trzeba wcale wyciągać jakiejś obcej kosmicznej cywilizacji, żeby wytłumaczyć tezy i problemy, z którymi borykają się współcześni archeolodzy, każdy indywidualnie w swoim regionie, jak i wszyscy globalnie, w kontekście, czemu nam się to nie spina, czemu te daty nam się rozjeżdżają i czemu to wszystko wygląda, jakbyśmy za przeproszeniem rzucali kamienie do już zbyt przepełnionego pudełka pod konkretnymi cyferkami datowymi. I tak wszystko to wygląda, jakby wszystkie cywilizacje naraz występowały na Ziemi w tych samych okresach, potem błyskawicznie z różnych, bliżej nieokreślonych powodów znikły, a następnie znowu się coś zaczyna w dziwnych okolicznościach. No mówiąc wprost, z mojej perspektywy historyczno-archeologicznej, ja wiem, że współczesna nauka, jeśli chodzi o chronologię, przechodzi gigantyczny kryzys obecnie. O tym wie zasadniczo większość osób zajmujących się profesjonalnie nauką w zakresie historii, że chronologia jest w tej chwili obijana z każdej możliwej strony. Ci bardziej postępowi już są świadomi, że ta stara chronologia powinna być rzucona do lamusa. Natomiast no, duża część społeczności naukowej ma problem z przetrawieniem tego kłopotu. Graham się za coś w to nie, się tym nie patyczkuje i dlatego podkreślałem, że on nie jest sam z siebie naukowcem, a jest dziennikarzem. I on to sam podkreśla, że jemu nie chodzi o dysputę czy dyskusję z naukowcami, bo to nie jest jego pole, a wyłącznie o wykazanie jako eks-dziennikarza śledczego, że mam temat, mam problem, z którym się spotkałem, i podchodząc do tego jak klasycznego śledztwa, jak przy zabójstwie, dlaczego śledczy w trakcie badania sprawy odrzucają z założenia wszystkie dowody, które nie pasują do ich wstępnej tezy? To jest hasło i zdanie, które Hancock powtarza w swoim dokumencie kilkukrotnie. Różnie ubiera je w słowa, ale mniej więcej tyle chcę powiedzieć, że no moi drodzy, mamy dowody materialne, fizyczne i spisane papierowe. Mamy mnóstwo miejsc, które opowiadają jakąś historię. Dlaczego nie jesteśmy nią zainteresowani? I dlatego wybrał na pierwsze miejsce, do którego zabiera w swoją podróż widzów, Gunung Padang, które dla wielu osób może być kompletną nowaliką, dlatego że zasadniczo powinno być, gdyż odkrycie jest stosunkowo świeże. 2016-18 rok to jest okres, kiedy się popularyzowały informacje o Gunung Padang. No i co trzeba jeszcze do tego dodać? Ewidentnie szło to opornie, to znaczy oporniki dotyczące tego miejsca w Indonezji. No, pochodziły przede wszystkim, uwaga, z zewnętrznego świata naukowego, czyli nie z samej Indonezji.
czego nie dowiecie się z samego dokumentu, a co już w tej chwili wam powiem. Główny problem z odkryciem w Gunung Padang i z akceptowaniem tego, co się tam, co zostało odnalezione i tak naprawdę co zostaje upublicznione i co rząd Indonezji, a dokładniej naukowcy z Indonezji chcieliby opublikować. Problem mają taki, że są otwarte naciski wywierane przez społeczność międzynarodową, żeby rząd blokował odkrycia i nagłaśnianie tematu przez swoich naukowców, bo świat sobie nie życzy tego odkrycia, bo ono im nie pasuje do konstrukcji kupy. Przepraszam za określenie, czyli dosłownie nie pasuje im do całokształtu twórczości naukowej, którą do tej pory publikowali. No i jak tak można nagle wyciągać jakieś odkrycie, które się nam nie zgadza z klasyczną chronologią. Jak ty to widziałeś, Michael, po tym pierwszym odcinku? Bo jak zauważyłeś, niektóre miejsca kompletnie nowe. Wiesz co, ja tutaj to widzę. Mnie się od razu to zaczęły pojawiać w głowie myśli dotyczące tego, że no właśnie takie tezy, pytania, które pozostają bez odpowiedzi, jakim cudem, w jaki sposób tamci ludzie bez zaawansowanej technologii stawiali tak wykwintne i technologicznie pięknie skonstruowane budynki, że coś tu mi nie pasuje ze wzrostem, prawda? Bo jak popatrzymy na wysokość stopni w tych poszczególnych piramidach na przykład, to one są. No, dorosły człowiek obecnych rozmiarów wchodzi trochę po nich jak dziecko po drabinie, nie? Jest też to kwestia, czemu to zniknęło, a nagle się to pojawia. Wiesz, takie moje naiwne pytania w głowie, nie? A to znaczy co? Świat nauki przez, no załóżmy te 200 lat odkąd, czy tam 250, odkąd archeologia zaczęła być bardzo popularna, nie zauważał tego? Lokalni ludzie nic nie wiedzieli, nie było legend, nagle z dżungli się coś wyłoniło. Wiesz, o co chodzi? Kwestia tego, że no zobacz, ile osób stawia sobie pytanie, jak powstały piramidy w Egipcie? I cisza Myślę, na że ten temat, nie? zdecydowana większość dzieciaków, które kiedykolwiek słyszały coś o historii. Przecież to jest pierwsze pytanie, które zadajesz sobie, jak słyszysz o starożytności, to w jakim zakątku świata byś nie żył, to musisz mieć wspomniane o tych piramidach w Egipcie, bo no, jeśli chodzi o monumenty globalnej klasy, są zdecydowanie najbardziej znane na świecie. Każdy region ma jakieś tam. I potem się dowiadujemy, że oprócz piramid w Egipcie, to drugie najbardziej znane są błędnie podawane, że Azteków, bo de facto to te Majów. No wtedy się dowiadujemy o tym drugim takim fajnym miejscu, ale no, umówmy się, egipskie piramidy to jest taki podstawowy temat. Każdy z nim się zetknął, tak? No, największy dorobek ludzkości w jakimś stopniu architektonicznej i nie tylko. Czy ty jesteś dzieckiem amerykańskim, czy w Ameryce Południowej, czy w Azji czy w Europie, musisz usłyszeć o piramidach i każdy o nich wie, że one gdzieś tam tutaj w miejscu nazywanym Egipt po dzień dzisiejszy stoją i można by je zobaczyć, nie? I tak jak mówisz, praktycznie każdy zadaje sobie pytanie, jak to postawiono, dlaczego? Pierwsze, co przychodzi do głowy za dzieciaka, to jest taka myśl, no zaraz, zaraz, to opowiadacie, że banda chłopów wzięła bloczek, który jest tak strasznie wielki. Wtedy jeszcze posługujemy się takimi miłymi, uprzejmymi wyrazami. On jest tak niesamowicie wielki, że ze trzy maluchy mojego dziadka by się tam zmieściły. Jest dużo, dużo cięższy, bo to przecież kamor jest. Albo jest wielkości, cudzysłowiowo, połowy domu mojej sąsiadki. I oni go tak wsadzili na drewnianą, albo nie drewnianą, o matko, wiklinową tratwę. I on tak sobie popłynął na tej tratwie w dół rzeki i potem go wyładowali i na plecach zanieśli i tam stawiali jeden na drugim. No, i trwało Już to niewiele lat. jako dzieciak twoja pierwsza myśl jest taka, przy pani, ale to się kupy nie trzyma. Niech mi pani Wiesz, wyjaśni. podobnie jak wiesz, kwestia tego, tutaj Dorota Nakme mówiła przed chwilą, pisała, widziałem w komentarzu, że Hancock odrzuca teorię o gigantach, o ludziach olbrzymach. Mnie się od razu przypomniały te słynne wielkie drzwi w bardzo wielu kościołach na terenie Europy, budowanych 100 lat temu, które są, no, one nie są budowane do rozmiaru obecnego człowieka. To mnie zastanowiło, wiesz? I czemu to się odrzuca? Powiem ci w ogóle, że no nie przez przypadek. Wczoraj czy przedwczoraj opowiadałem mojemu chłopakowi o Birmingham, w którym mieszkamy.
różne ciekawostki, na przykład to, że obecne trasy linii autobusowych z odpowiednimi numerami, na przykład 80, 89, 110, to są linie pokrywające byłe linie tramwaju elektrycznego, który jeździł w Birmingham do 1950 roku. I w tym momencie, jak mu opowiadałem tą historię, że tutaj od lat 20. zeszłego wieku Birmingham miało bardzo bogatą siatkę elektrycznych piętrowych, uwaga, piętrowych tramwajów, które dzisiaj są pokryte przez linie autobusów piętrowych, to nagle przyszła mi taka myśl, kurwa, po co oni zlikwidowali elektryczny tramwaj i w ogóle, że wtedy elektryka była popularna i zamienili na spalinowe autobusy. A teraz zamieniają na autobusy elektryczne. Ale rozumiesz, przyszła mi taka rozkmina do głowy. Ale Dlaczego gdzie były te wszystkie kable, nie? Cała ta zdemontowano instalacja. to wszystko? Bo te tramwaje, to naprawdę była rozbudowana sieć tramwajowa. No. Znaczy, widzę, że część czatu, która widziała dokument już aktywnie, tak jak zauważyłeś, zaczęła zwracać, wyłapywać pewne rzeczy, które zostały w dokumencie Hancocka porzucone i rzeczywiście do nich się odniesiemy, między innymi do tej tezy z gigantami, to znaczy niejako wykreśleniem czy ominięciem gigantów. I powiem z doświadczenia, wiem jak to wygląda na środowiskach akademickich i w jaki sposób się wygładza dokumenty czy tezy naukowe po to, żeby one przeszły w ogóle w druk. To jest ewidentny zabieg Hancocka, w którym on wykorzystuje i wskazuje, chce zaprezentować w swoim dokumencie historię o gigantach, a potem prezentuje ich jako tych tam przedstawicieli zaawansowanej cywilizacji. On specjalnie wprowadza słowa klucze, które trzeba wyłapać, dotyczące tego, że no, ta zaawansowana cywilizacja, on nigdy nie określa, czy stara się precyzyjnie nie określić ani czy i z kogo się składała ta cywilizacja, stara się zasugerować, że ona była globalna i teoretycznie on tym hasłem, wytrychem pozbywa się problemu gigantów, wcale nie twierdząc, że oni nie stanowili części tej cywilizacji. Co tutaj nam przywołuje nomen omen dziada wszechwieda i wszystkich, i praktycznie cały dorobek twórczości badań archeologicznych związanych z tak zwanym projektem Mud Flat, czyli wielkiej powodzi błotnej, czyli no przede wszystkim ruskie spostrzeżenia pod kątem, że tak zwana warstwa historyczna, jeśli chodzi o archeologię, to jest kompletny bullshit. W sensie takim, że no ma to jakieś odwzorowanie i w jakimś stopniu się sprawdza jako podstawowe narzędzie do badań, tylko że jeżeli chodzi o realne badania architektury, nawet tej bliskiej, bo raptem 100-150-letniej, to się okazuje, że tak no ni w 5, ni w 10, bo jak mamy do czynienia z oglądaniem właśnie renowacji czy zmian w dużych aglomeracjach miejskich, które mają jakąś historię, jak twoje Birmingowo, czy dowolne inne miasto, gdzie nagle trzeba dokopać się do rur i wymienić rury, albo zrobić metro, czy jakąś inną kolejkę podziemną. To się nagle okazuje, że nie za bardzo można to robić. Ewentualnie bardzo dba się o to, żeby nikt nie mógł wchodzić w te ulice, które się odkopuje, bo się okazuje, że trzeba zrobić dziurę po kilkanaście pięter w dół. Taki kazus Paryża jest wybitnie tu charakterystyczny i nie tylko. Gdzie się okazuje, że budynki, których widzieliśmy tak jakby całość nad ziemią, i to było kilka pięter, ale miały wkopane tak jakby okienka do połowy. To one mają kilka pięter w dół, o których często mieszkańcy sami nie wiedzą. I tu się pojawiają głębokie wątpliwości. W tym właśnie uniwersum, czy w tej części badań i wątpliwości dotyczących naszej poprawności, naszej archeologii i tego, co tam nam starają się schować, odnajduje się kwestie obecności istnienia gigantów, która jest jedną chyba z najintensywniej zafałszowywanych treści w historii, to znaczy tego, czy byli ludzie wyżsi, czy giganci jako tacy występują i czy występowali w historii, jakie mieli relacje z ludźmi. Generalnie ten wątek jest chyba jednym z najmocniej cenzurowanych w historii globalnie. Jest pewien paradygmat, którego się trzyma, równie mocny jak ten, że tak, jest dużo bardziej konsekwentnie przestrzegany przez wszystkich. Hancock jest świadom tego paradygmatu, bo on walczy, rozbija głową paradygmaty od lat, już za wiele rzeczy dostawał w łeb. Zresztą to jest typowe dla każdego, kto próbuje podważyć ogólnie powszechnie przyjęte wersje historii, czy nawet
nawet nie podważyć, co wskazać, że może był inny powód. Wiecie, no ja się zgadzam tu i tu się to i tak wygląda, ale może oni nie robili tego tak, wiecie, z nudów, albo tylko z kontekstów artystycznych, albo rytualnych, albo tego, że to przypadkowo każdy tak wymyśla, albo najłatwiej takie złożyć w kubkę. Może jest jakiś konkretny powód, no ja sugeruję taki. W normalnych okolicznościach, w założeniach metody naukowej powinno być tak, że w tym momencie zbierają się grupy ludzi, które dzielą się na podgrupki i każdy mówi, ok, tutaj ten i ten naukowiec rzucają tezą. No my mówimy, że to ma charakter rytualny. Ok, to my zbieramy tu grupę ludzi, którzy się z tym zgadzają i szukamy dowodów. Cała reszta ludzi mówi, nie, to ma charakter, tak najłatwiej jest budować budynek duży. Okej, to my wszyscy szukamy dowodów, nam będzie prościej, bo rzeczywiście dużo przemawia za tym. Weźmiemy fachowców z zakresów innych dziedzin, nie wiem, architektów, nie architektów, będziemy robić analizę w tą stronę. Kolejna grupa przychodzi i mówi, my myślimy, że to miało przeznaczenie ochronne, to był budynek obronny. No dobra, no to bierzesz swoją ekipę i tak się, żeby było śmieszniej, wyobraźcie sobie to dosłownie jak takie duże kółko dyskusyjne, tylko w postaci globalnej nauki. Tak to powinno wyglądać teoretycznie w założeniu. W praktyce każda osoba, która wychyli się z propozycją, że a wiecie, tutaj się to nie zgadza, ale w tym i w tym miejscu się zazębia teza, że przykładowo to jest miejsce sakralne albo że jest to powiązane z astrologią. Nie, ziom, nie, nie można na ten temat rozmawiać, nie rozmawiam w ogóle, weź, odrzuć te myśli chore, podnieś głowę, odejdź na bok. Dlaczego ty myślisz, jak możesz podważać dorobek, i tu jest wymieniana lista nazwisk, która odpowiada za poprzednią tezę, utarty dogmat. No to jest właśnie problem, dla którego ja tak uparcie i ciężko twierdzę, że współczesna nauka, z mojego własnego doświadczenia, ma więcej wspólnego z dogmatem religijnym, niż z rzeczywistą ideą metody naukowej, bo ta metoda naukowa przetrwała w skali mikro, czyli wykonywania pojedynczego eksperymentu, jakiegoś badania, zadania i próby przedstawienia tego, ale jeżeli ktoś nie ma doświadczenia jako naukowiec dalszego z publikowaniem wyników, czy porównywaniem wyników i konfrontowaniem tego, co wam wyjdzie w eksperymencie z rzeczywistym światem utwartych dogmatów naukowych, co jest dosłownie nazywane dogmatami, czyli tym samym terminem, co w religii, no to w tym momencie rozbijasz głową ścianę. Powiem wprost, bardzo dużo prac naukowych, nieważne od wyników, jeżeli wyniki z nim mogą się nawet powtarzać w kilku różnych ośrodkach niezależnie. I one wszystkie wskazują, że o, to już wszyscy doszliśmy do tego samego wniosku, no to przedstawmy teraz taką tezę. Żadna z prac nie zostaje opublikowana, albo przebija się tylko jedna, reszta nie zostaje dopuszczona, ze względu na to, że nie pasuje to do ogólnie przyjętego dogmatu. I to jest standardowe podejście. Stąd też wydaje mi się, że Hancock zrobił pewien wytryk i przeskok. To jest moje przypuszczenie. Zdaje mi się, że on bardziej stara się pomijać temat gigantów, a pokazywać mity o gigantach, niż jednoznacznie twierdzi, że ich nie ma. Przynajmniej może nie wystarczająco uważnie oglądałem te programy jego, bo przyznam szczerze, że robiłem różne rzeczy równocześnie. Ja odniosłem raczej wrażenie, że on stara się pokazać z jednej strony, że te historie o gigantach są, a z drugiej strony zaciera ewentualną potencjalną bojową krytykę, że ło, Hancock wierzy w gigantów, stwierdzeniem, nie, nie, stara cywilizacja, to giganci intelektualni byli o, w ten sposób. Aha. No. Śledzę czat i no, ale... Wiesz, tu dochodzą jeszcze, mówię, no ja się wypowiem tak naprawdę, jak dojdę do końca serii, tak? Na razie jestem, zainteresowała mnie, więc jest to dobre, ale tak jak mówię, no to co od razu omawiamy, to są rzeczy, które pojawiają mi się w głowie w trakcie oglądania. I od razu mi się też przypominały właśnie moje własne dywagacje, bo w ogóle z tymi piramidami, przecież piramidy są na całym świecie. Jest materiał w internecie dostępny o tym, że naukowcy i archeolodzy już w latach 70. XX wieku odkryli, że na terenie dzisiejszej Bośni i Hercegowiny znajdują się góry, które nie są naturalnymi tworami, naturalnymi tak. Górotworami, tylko są to piramidy przysypane ziemią i obrośnięte lasami. Ale stają na górze, żeby obalić tę tezę. Tak, ten fakt naukowy został zamieciony pod dywan i jest cisza w środowiskach naukowych. Nawet lepiej. Osobiście oglądałem dokument z
produkcji i sponsoringu National Geographic, który zrobił wszystko, ażeby podważyć metody badań, czy w ogóle jakichkolwiek działań prowadzonych przez zespół i studentów, nie tylko badających te okolice, pochodzenia oczywiście regionalnego, żeby wykazać, o, tutaj jakieś biedoki znalazły góry, zaczęli kopać w nich tunele i twierdzą, że to odkrycie, tu nie są piramidy, to jest na pewno naturalne, w ogóle nic takiego tu nie ma, a w ogóle to oni nie przestrzegają BHP i robią kopalnie, studentów wysyłają do kopania kopalni i oni sobie budują szychty, które za chwilę im się zwalą na głowę. No, powstają rzeczywiście sztolnie bez jakiegoś, może powiedzmy, nadzoru odpowiedniego, chociaż to jest przedstawione tak w filmie, czy rzeczywiście w tym paradokumencie National Geographic, bo wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że to nie jest tak, że oni tylko podsuwają i nagłaśniają kontrowersyjne tezy, ale często starają się je wręcz bezczelnie obśmiać, wręcz na zamówienie. I to był właśnie taki program ponadgodzinny, tłumaczący, że nie te tam bośniacko-hercegowińskie, czy w ogóle na Bałkanach jakiekolwiek piramidy, to jest jakiś chory pomysł. No, mamy też piramidy na terenie Polski obecnej. Oczywiście, że tak. Większość osób kompletnie nie zdaje sobie sprawy, że przykładowo Chińczycy mają klasyczne piramidy, takie w niemalże identycznym wyglądzie i doskonale potwierdzające tezę bałkańskich piramid, bo mają dokładnie ten sam charakter, to znaczy już potwierdzono i Chińczycy rzeczywiście potwierdzili, że to są piramidy i one mają, spełniają i funkcje architektoniczne i mają wszystkie cechy sztucznej budowli, która obrosła po prostu trawskiem. Standardowa sytuacja, szczególnie, że co już sami Chińczycy odkryli i to nie tylko u nich, bo ten sam temat poruszany jest w nagraniach Hancocka w jego prehistorycznej apokalipsie, to jest kwestia tego, że nasi przodkowie w różnych regionach świata intencjonalnie zakopywali różne miejsca architektoniczne, tak jakby w pewnym momencie wszyscy dostali sygnał, ok, korzystaliśmy z tego do tej pory, coś się stało, a teraz zakopujemy to, żeby to w miarę dobrym stanie przetrwało na później. To dotyczyło również piramid, w konsekwencji czego dużo piramid wygląda jak współcześnie jak góry. Zanim się zaczną odkopywać z tych fragmentów górskich, czemu są oczywiście wielkie akcje protestacyjne, że nie ruszamy, udajemy, że to dalej jest zwykła góra. Natomiast kazus chiński doskonale uzasadnia kazus bałkański, czyli przykład tego, że w Chinach mają ponad 120 skatalogowanych różnej wielkości piramid o charakterze pochówkowym i rytualnym w jednym tylko regionie, na bardzo dużym obszarze i to są piramidy porównywalne z tymi egipskimi i nie mówię o trzech wielkich piramidach, tylko mówię o tych klasycznych piramidach pochówkowych na całej reszcie Egiptu, o których się mało wspomina, wykonane nawet lepszą i bardziej zaawansowaną technologią niż te późniejsze piramidy egipskie, czyli bardziej trzymające się w kupie. Nie wszystkie są to obecnie pokryte trawą, nie wszystkie wyglądają jak wzgórze, ale te pierwsze, które badano, rzeczywiście były pagórkami, na którym posadzono drzewka, wyrosły drzewka nawet. I uwaga, odkrycie zostało dokonane w wyniku typowej pracy polowej, to znaczy grupa wieśniaków z okolicy poszła i chciała zrobić nowe pola piętrowe, tarasowe, na których będzie uprawiać ryż. No i tak ząk, bo jak zaczęli odkopywać, to się okazało, że to jest kamień i jest architektura. No i wezwali, jako że to mądre ludzie są, zadzwonili, wezwali naukowców, skontaktowali się z partią, momentalnie przysłano fachowców, fachowcy się wzięli, no pola nie ma, ale za to się znalazło ponad 100 piramid. Analogiczną sytuację mamy w Europie. Znajduje się takie obiekty, które w charakterze przypominają bezsprzecznie mniejsze i większe piramidy. No przykład Bałkanów jest wyjątkowy, bo tam mamy do czynienia z gigantycznymi obiektami o charakterze tak wielkie, że góruje i wygląda jak faktycznie góra nad miejscowością, przy której się to znajduje. No i teraz pytanie. Czemu świat nauki ma tak głębokie zaparcie, że nie jest w stanie przepchnąć przez siebie akceptacji jakichkolwiek piramid innych niż te, no, dopuszczalne warunkowo, czyli Egipt, no jeszcze jakieś tam Azteki, Maje, no ostatecznie jakaś Azja Południowa, gdzieś tam
Te buddyści też jakieś tam se budowali. No niech będzie. No. Mniej więcej taki jest punkt naukowy. Ale zobacz, dysponujemy technologią, rzekomo dysponujemy technologią, która pozwala nam robić selfie na Marsie. Dysponujemy technologią, która potrafi przeskanować wszystko, a cały czas wokół chociażby no, piramidy w Egipcie jest tajemnicza zasłona, że no, nie wiadomo, co jest w środku. Noż kurwa, przecież mamy takie rentgeny. Podobnie jest, wiesz, z tymi posągami na Wyspie Wielkanocnej. Do dziś świat naukowy to jest Polityka. tajemnicą oczywiście, że co to za głowy, kto je tam wsadził, co jest pod spodem, no to już kurwa wykopcie pierwszą i drugą, to się dowiemy, co jest pod spodem. Tyle lat nikt tego nie jest w stanie wykopać. Uwaga, Wiesz, o co mi uwaga. chodzi? To No. teraz się podzielę newsikiem na oba te dwa przypadki. W wypadku Egiptu tajemnicą Poliszynela jest to, że opornikiem są władze Egiptu, a dokładniej agencja odpowiedzialna za archeologię w Egipcie, ministerialna związana z historią i zabezpieczeniem dziedzictwa narodu, która od lat bardzo, bardzo długo stawiała opornik na dokonywanie jakichkolwiek badań na terenie obiektów w Egipcie. Bo uwaga, jako turysta możesz pojechać po Macę i popatrzeć, okej, nie ma problemu, ale jakiekolwiek próby zrobienia zdjęcia, nie daj Boże, nawiertu, a już kurde, to jest najśmieszniejsze, że nawet głupim skanerem, jakbyś chciał poskanować, czy tam przez ścianę ze ścianką coś jest, puścić jakiekolwiek próby prześwietlenia tych budynków, czy tam rzeczywiście tam, czy komnatka jest przy komnatce, czy może jej tam nie ma, czy może ktoś sobie narysował dla jaj te przekroje. Na nic nie pozwalają władze egipskie, no właśnie z naciskami grup związanych z ministerialnymi. To jest o tyle zabawne, że problem jest tak powszechnie znany w świecie egiptologii. Troszeczkę ostatnimi czasy złagodniał, dlatego różnym naukowcom udaje się dostać zgodę. No, dość powiedzieć, że nawet takie persony, takie osoby w nauce, jak Franz Zaleski, badający na własną rękę tematy egipskie, dostał zgodę na badania w terenie, co świadczy o tym, że troszeczkę zelżały wymogi, bo on robił to z ręki, z pozycji indywidualnego naukowca własnej grupy badawczej, co jest dużą różnicą, czy występujesz z perspektywy państwowej, czy ewentualnie uniwersytetu, czy jako indywidualni naukowcy. No, jak łatwo się domyślić, indywidualny ma zawsze najbardziej pod górkę. Ale to, do czego tutaj zmierzam, to jest fakt, że w Egipcie historia blokad badań jest tak bardzo powszechnie znana wśród egiptologów, że obrosła do poziomu zmitologizowanego i wręcz stała się podłożem do pisania książek o charakterze takim ala detektywistycznym, ala paraarcheologicznym, w których grupa bohaterów dokonuje na własną rękę nie do końca legalnych badań i odkrywa wielkie tajemnice związane z jakąś starożytną cywilizacją, zwykle lądując na jakąś chwilę w Egipcie, gdzie walcząc z legendarnymi postaciami z Ministerstwa Ochrony Dziedzictwa Narodowego Egiptu, włamują się i dostają do wewnętrznych pomieszczeń w piramidach, odkrywają tajemnice. I uwaga, całe to zmitologizowanie wynika i pojawia się przede wszystkim z tego, że rzeczywiście problemy były aż tak z takiej wielkiej skali. Chociaż ostatnimi czasy zostały tak bardzo, może tak, te ryzy zostały tak bardzo poluzowane, że nie wiem, czy słyszeliście i nie wiem, czy widziałeś, Michaelu, ale oficjalnie potwierdzono i nawet odkopano z jednej strony przy renowacji jedno z wejść do podziemnych pomieszczeń pod Sfinksem. To jest o tyle ciekawe, że podejście od boku było nie do końca legalne. Natomiast po pierwsze chyba wykorzystano częściowy załom, a po drugie w sensie zapadlisko ziemskie, a po drugie po prostu od razu wjechały propozycje o to, żeby badania zrobić i tak dalej. Powiem szczerze, miałem straszny ubaw, bo już nawet facebookowe krótkie nagrania podrzucają. Ładne pokazanie. O Jezu, Jezu, udało nam się zejść pod tą, pod Sfinksa mamy dziurę i niektórzy już mogą tam zejść i zobaczyć, może znajdziemy te brakujące pomieszczenia. Świat naukowy od dłuższego czasu wie, że są komnaty i pomieszczenia pod Sfinksem, tylko nie jest w stanie określić ile, bo opieramy się o te informacje, które zrobiły dwie czy trzy grupy badaczy z udziałem Egipcjan i tyle, ile im pozwolono. Legendarna komnata wiedzy pod Sfinksem nie została wykryta oficjalnie.
jeszcze. Natomiast w wypadku drugiego tematu, który poruszyłeś, czyli Wysp Wielkanocnych, nie wiem, czy ci już o tym wspominałem, ale wielkie głowy zostały wykopane. O. Z wielkimi głowami jest problem natury innej, dużo bardziej poważnej. To jest jedna z rzeczy, za które audycja zostanie automatycznie zaklasyfikowana jako och nie, co oni tam opowiadają mi w ogóle straszne rzeczy. Mianowicie były przeprowadzone badania i to dość niedawno dotyczące figur na Wyspach Wielkanocnych. Komitet, czy też członkowie badawczy, grupy badawczej byli członkami zarówno Muzeum na Wyspie, jak i międzynarodowej ekipy łączonej i oni się zdecydowali jednego z ludzików odkopać. To mniej więcej w tych czasach, po odkopaniu i nie ruszeniu go, tylko samym odkopaniu, zdecydowano się odkopać więcej niż jednego i w wyniku tego dowiedzieliśmy się, że to nie są tylko głowy wystające na skalę przypominającej szyję, ale nic więcej tam nie ma, tylko dowiedzieliśmy się, że to są całe postacie, które mają brzuszysko, mają Tak, łapy, ręce takie zwinięte zwykle na froncie swojego ciała, ale nie zawsze, no i wesołe nóżki. To jest o tyle istotne, że odkopano tych ludzików jednego oficjalnie, nieoficjalnie więcej niż jednego, po to między innymi, żeby zweryfikować, czy można takowego podnieść, przenieść i przenieść do muzeum, gdzie będzie można go obejrzeć z każdej strony, tak jako turysta. I między innymi po to, żeby porównać, czy one są do siebie dość wystarczająco podobne, bo zewnętrznie głowy wydawały się różne, natomiast ciekawi byli, jak wyglądają sprawy rąk i nóg, tego, czy wszystkie mają symetryczne ułożenie i cechę, że tak powiem, kopiowania i analogicznych, odpowiadających sobie klocków według pewnej formatki, czy każdy z nich ma zindywidualizowany charakter. Więc zrobiono takie badania. Najciekawsze odkrycie było takie, że figury mają na tyle wygodne podłoże, czy też na tyle ciekawie uformowane podstawy przypominające stópki, na których oni jedni twierdzą, że siedzą, znaczy jedni twierdzą, że stoją, a inni twierdzą, że kucają, że jeżeli odpowiednio zastosować prymitywne metody, czyli podstawić po prostu, podsunąć i umiejscowić odpowiednio kije drewniane, można byłoby spokojnie obracać je na zasadzie 360 stopni w dowolnym kierunku. Na czym polega ciekawostka i dlaczego to odkrycie i w ogóle ta historia jest mało znana? Bo jest mało znana. Problem No polega na właśnie. tym, że wyciągnięto jedną z tych figur. Jeśli dobrze pamiętam, poprawcie mnie, ale wydaje mi się, że to są figury Maokai. I po wyciągnięciu jednej sztuki, która miała pojechać do muzeum, ją zabrano. Rzeczywiście, wywieziono ją stamtąd i przewieziono ją do muzeum. Zrobiono tam, wiecie, no, miejsce wykopek było badane dalej jako tak zwane właśnie stanowisko archeologiczne. No i skupiono się na badaniach całej reszty, czy wszystkie są takie kompletne i tak naprawdę wyspa pokryła je tym ziemią i trawą do tego stopnia, że wystają tylko czubki głów. Czy może po prostu nie wszystkie są kompletnymi figurami, które się uszkodziły i ewentualnie co się stało? Bo z Wyspą Wielkanocną większość osób nie wie o tym, że po dzień dzisiejszy jest problem z tym, jaki ma charakter ta wyspa. To znaczy, ona się znajduje w bardzo nietypowym miejscu na oceanie. Wiemy, że doświadczyła pewnego rodzaju wydarzeń katastroficznych, jakiegoś rodzaju kataklizmu, który spowodował, że osadnictwo na niej w pewnych okresach było kompletnie niemożliwe, ewentualnie mocno zamarło. No a kolejna sprawa to to, że ona zmieniła swój wygląd co najmniej dwukrotnie, istotnie. Dla społeczności, która tam mieszka i w mitach lokalnych rzeczywiście jest to zawarte. Ale nasza ciekawa historia nie kończy się w tym miejscu. Ona się kończy w miejscu nieoczekiwanym. Mianowicie, jak sprawdzicie sobie daty wydarzenia odkopania ludzika i umiejscowienia go w muzeum, a następnie zerkniecie sobie na takie dwa fakty, dość ciekawe. Mniej więcej po wykopaniu ludzika i przeniesieniu go do muzeum, chwilę później, bo raptem kilka tygodni do kilku miesięcy, w Australii wystąpiły gigantyczne upały wynoszące 62 stopnie, natomiast analogicznie po drugiej stronie świata w Chicago
w odpowiadającym okresie wystąpiły gigantyczne, kolosalne mrozy przekraczające ponad minus 50 stopni, co było ciężkim szokiem dla obu społeczności. Jak pewnie będziecie zaskoczeni, sytuacja była dramatyczna w obu miejscach, sprawiła, że oba miejsca były prawie że nie do życia w tamtym okresie, ale co jest jeszcze ciekawsze, już w kolejnym cyklu rocznym to zjawisko nie wystąpiło. Ale większość osób nie wie o tym, że nie wystąpiło między innymi dlatego, że nastąpiła dość ciekawa, zbieżna okoliczność, o której się nie wspomina, a mianowicie ludzik powrócił z muzeum z powrotem do Ziemi. Stąd też ta historia jest wybitnie ciekawa. A, bo ja o tym w ogóle nie słyszałem. Teraz tak słucham, co mówisz i jak myślisz, co to jest, jakieś wyjaśnienie tego? Jest. Jest tylko ono trafiło automatycznie w tak zwane mity i legendy i teorie spiskowe, ze względu na to, że zauważyło to kilku naukowców, którzy zarówno byli zaangażowani w projekt Wysp Wielkanocnych, jak i w generalnie te anomalie pogodowe. Mianowicie zauważono, że cechą charakterystyczną dla Wysp Wielkanocnych i trochę wpływającą na ulokowanie specyficzne tego miejsca jako punktu rytualnego i specjalnego, że tak powiem, na Ziemi, jest fakt, że one leżą w obręgu wyjątkowych prądów morskich, które opływają nomen omen od Australii po Amerykę Północną. I te prądy morskie są bezpośrednio związane z pogodą. Jakiekolwiek przesunięcia się, czy zmiany w występowaniu, czy generalnie funkcjonowaniu prądów morskich, o czym dowiecie się od każdego oceanografa i od każdej osoby, która się specjalizuje w czymkolwiek związanym z marynistyką, dowiecie się, że zmiany w prądach morskich to jest kataklizm, ale kataklizm w skali gigantycznej, nie do wyobrażenia z naszej perspektywy ludzi, tak, że tak powiem, powierzchniaków, lądowców, jak to lubią mówić o sobie ludzie morza, ze względu na to, że zasadniczo giną całe ekosystemy, a prądy morskie dla osób, które kompletnie nie mają pojęcia, o czym teraz mówimy, to jest taka sytuacja, kiedy duże, gigantyczne masy wody o innej temperaturze i o innych cechach niż otaczające je rozległe zestawy wody, czyli krótko mówiąc, mamy duży akwen i przez to przepływa tak jakby strumień wody o innej temperaturze. One są powiązane równocześnie z cechami klimatycznymi, to znaczy prądy morskie powodują istotne zmiany klimatu w miejscach, przez które przepływają. Krótko mówiąc, zaniknięcie występowania czy przesunięcie się prądu morskiego, nawet nieznaczne, może spowodować konsekwencje po pierwsze pod wodą, dla całego ekosystemu związanego z występowaniem chociażby tej cieplejszej albo zimniejszej wody, a w drugiej kolejności ze wszystkim, co jest przy morzu, czyli na wybrzeżu. Dlatego, że wszystko, co jest na wybrzeżu, jest zależne w obszarze przybrzeżnym relacji pomiędzy wymianą wody i wilgoci między ziemią a morzem, czy też oceanem. Efekt jest taki, że no jak łatwo się domyślić, klimat nadmorski jest kompletnie inny, tak zwany łagodniejszy, bo przy zmiany tam są łagodniejsze, ale co nie znaczy wcale, że cieplejszy. Kontynentalnie, wewnątrz kontynentów jest zawsze bardziej dramatycznie, czyli temperatury spadają, mają większe amplitudy i spadają albo gigantycznie, a w sensie rozstrzał między temperaturami zimnymi a ciepłymi potrafi być wielki. Efekt jest taki, że nad morzem zwykle one są, te różnice są dużo bardziej łagodne, stąd też można powiedzieć, że zimą jest odrobinę cieplej, ale znowu latem jest trochę chłodniej. Przez co warunki nadmorskie były bardzo sprzyjające do rozwoju większości cywilizacji. Stąd też tak bardzo naturalne dążenie ludzkości do mieszkania gdzieś w pobliżu albo nad morzem, albo nad rzeką. No z dwóch względów. Po pierwsze woda w wypadku rzeki pitna, natomiast po drugie łatwe źródło pożywienia, czyli rybki, tak? Rybołówstwo. Jedna z najbardziej pierwotnych form zaopatrzenia. No a poza tym, no jednak woda nas zawsze przyciąga. Niemalże takim naturalnym instynktem wydawało nam się przemierzanie rzeczywistości i co się znajduje za tym wielkim bezkresem niebieskiego, tak? No i z tej perspektywy historia o
zanikającym czy zmieniającym się prądzie morskim przepływającym przez wyspy wielkanocne jest jeszcze bardziej fascynująca, jeszcze bardziej przerażająca. A to, co jest tak naprawdę najbardziej fascynujące w tej historii, to jest fakt, że zasadniczo naukowcy od dłuższego czasu spekulują i zastanawiają się co do charakteru antycznych budynków, co zresztą podnosi Graham w swoich rozważaniach i w swoim dokumencie. Tutaj padło sugestia z czatu na samym praktycznie początku audycji, zaraz będę się przesuwał niżej, czy na Ziemi miał miejsce downsizing. To jest jedna z w ogóle z teorii dotyczących Ziemi, czyli tego, że zasadniczo budowanie rzeczy było dużo łatwiejsze, dlatego że byliśmy więksi, a pokoleniowo, i tutaj wskazuje się czy nienaturalne, czy naturalne procesy, doszło do tego, że zaczęliśmy być coraz mniejsi, coraz niżsi i tak dalej. Ta teoria ma swoje plusy i minusy, jak każda. Natomiast najważniejszą cechą, która niejako stoi troszeczkę w opozycji do niej, jest fakt, że mamy tak wiele odmian ras ludzkich. Bo uwaga, i to jest jedna z największych, ważniejszych tez, które są czasami przekazywane paradoksalnie w najmniej spodziewanych miejscach, bo na przykład w kawałkach hip-hopowych wielokrotnie jest powtarzana ta teza, dlatego że wielu hip-hopowców czyta dość dużo mądrych książek, niektórzy z nich je zrozumieli, więc przekazują informacje, które wyłapali. Na przykład wspomnienie, nigdy nie dajcie sobie wmówić, że jesteście tacy sami i że jesteście równi. Dlaczego jest to stwierdzenie? Ono się wydaje takie paradoksalne. W sensie, no bo powszechnie nam się mówi, że wszyscy jesteśmy tacy sami, identyczni, równi, nie ma różnic, ale tak naprawdę całe współczesne społeczeństwa konfliktuje się w oparciu o to, że jak możesz nie dostrzegać i nie uznawać mojej inności. Otóż, moi drodzy, z punktu widzenia współczesnej antropologii, to, co jesteśmy w stanie wskazać, to to, że na pewno są wyraźne różnice, jeśli chodzi o naturę człowieka, co już chyba rozmawialiśmy o tym na którejś audycji, Michael, jeśli chodzi o to, że ludzie rasy żółte, czarna, biała, łamane kaukaska, czerwona i tak dalej, są różne od siebie. Nawet powiem więcej, mówi się o dużych regionalizmach, czyli o zmianach dotyczących konkretnych regionów. Czyli że konkretne obszary były zamieszkiwane przez ludzi wywodzących się niejako z jednego korzenia. I tutaj nie chcę używać wyrazu ewolucyjnego, bo on jest nie do końca adekwatny. Natomiast już bardzo mocno odchodzi się od tezy tego, że była jedna wielka matka, potem mówiono o 8, nawet o 12. Ogólnie ludzie są różni, w sensie budowy kośćca, budowy cech ciała i tym podobnych, w zależności od regionów, z których pochodzimy. To, co zaburzyło te różnice, czy spowodowało, że łatwiej jest je teraz ignorować, to jest to, że ludzie się mieszają. Im bardziej globalnie się poruszamy, tym więcej jest mieszanek i zacierania pewnych różnic. Natomiast one nigdy nie zanikną kompletnie. No i zasadniczo to troszeczkę uderza w downsizing, dlatego że jeżeli uwzględnimy, że Azjaci są z natury niżsi niż biali i czarni, no to tutaj mamy pewną dysproporcję. Z drugiej strony konstrukcja budowy ciała człowieka białego od człowieka czarnego, zwłaszcza z subkontynentu afrykańskiego, czy przepraszam, w całości kontynentu afrykańskiego i całych obrzeży, no też mamy kolosalne różnice, chociażby w długości budowy kości, zaczepów mięśniowych i tym podobnych rzeczy. Stąd to legendarne stwierdzenie, że biali nie potrafią skakać, jeśli chodzi o koszykówkę. Natomiast jest jeszcze pojęcie gigantyzmu, o którym parę razy rozmawialiśmy. I uwaga, czy był downsizing? Na pewno mamy bardzo dużo świadectw sugerujących, że mogło tak być. Chyba najbardziej kontrowersyjną tezą i teorią jest teoria, czy w ogóle zagadnienie tak zwanych wielkich świętych drzew, o które tak naprawdę wszyscy rozbijają sobie głowę, bo ona niesie ze sobą gigantyczne konsekwencje na każdym zakresie. W sensie, mówiąc kompletnie wprost, dużo łatwiej jest byłoby społeczności naukowej i w ogóle współczesnej nauce i powszechnemu rozumieniu ludzkości zaakceptować fakt tego,
że mieliśmy jedną wielką cywilizację i ona budowała piramidy z konkretnych powodów, starając się przekazać jakąś konkretną informację, i wszystkich ich dotknął kataklizm, i być może nas też czeka taki kataklizm, niż zaakceptowanie tego, że na całym świecie rosły gigantyczne drzewa, które po ich zniszczeniu obecnie są uznawane za bardzo dziwne góry. Stąd też jest to gigantyczny skok, że tak powiem, pojęciowy. Natomiast jeśli chodzi o klasyczny downsizing, zasadniczo przekazy mitologiczno-historyczne wskazują jednoznacznie, że nie możemy mówić o downsizingu, co raczej o zjawisku zanikania czy przerzedzania się populacji wyższych. To znaczy, według mitologii bezsprzecznie było nas o wiele więcej w różnych rozmiarach. Natomiast współczesny problem polega na tym, że spotykamy i występują głównie ci mali. W sensie coraz mniejsi ci wysocy są, w ogóle wysocy ludzie są dość dużym fenomenem sami w sobie, co zresztą jest dość specyficzne. Wzrost staje się problemem społecznym, choćby ze względów na wielkość. Jak jesteś duży, to ciężko ci znaleźć ciuchy. Mówię tak kompletnie wprost, dlatego że im ludzie wyżsi, tym mają większy kłopot, żeby dobrać jakiekolwiek ubrania na siebie, bo nikt nie przewiduje w tej chwili tak zwanych niewymiarowych osób, bo masz długie nogi, bo masz długie ręce i tak dalej. Często to się wiąże ze specjalnie zamówieniami wszystkiego szycia na siebie na miarę, i to zazwyczaj ze względu na kroje, które są specyficzne dla konkretnego wzrostu, no one są niedopasowane do realiów i potrzeb ludzi wysokich, czy jeszcze tym bardziej bardzo wysokich, których się określa, że chorują na gigantyzm. Co też jest nieprawdą, bo nie wszyscy wysocy ludzie mający powyżej 2 metrów wzrostu, a są tacy, i to dość często występujący, nie wszyscy oni chorują na gigantyzm. Co też jest takim powszechnym mitem, że jak masz 2 metry albo więcej, to znaczy, że masz gigantyzm. Co jest kompletną nieprawdą, bo ta jednostka chorobowa występuje u konkretnych osób, ma konkretne cechy, i nie każda super wysoka osoba ma gigantyzm. Samo pojęcie gigantyzm mimo wszystko trzyma cały czas ten swój walor, nawet na gruncie medycyny. Czyli jakieś giganty gdzieś tam mentalnie w naszej świadomości występują. I zasadniczo zagadnienie downsizingu jest problemem, bo doświadczamy go na co dzień przy kupowaniu produktów spożywczych, ale nie jestem skłonny się na gruncie mitologiczno-historycznym zgodzić, że zostaliśmy zmniejszeni, bo to już musiał, że tak, musiałbym przyjąć konkretną wersję wydarzeń od zwłaszcza rosyjskich badaczy, którzy twierdzą, że zostaliśmy podbici przez jakąś cywilizację z kosmosu, która nas ciemiężyła, wyeliminowała najwyższych spośród nas, kompletnie wytępiła, cudzysłowiowo, gigantów, naszych braci, którzy z nami mieszkali jeszcze te 50-60 lat temu, czy 70, w okolicach II wojny i zaraz po II wojnie, i generalnie rzecz biorąc, po ich likwidacji, czy usunięciu, czy przesiedleniach do cudzysłowiowo obozów koncentracyjnych terytorialnych dla gigantów, zmusiła tych niskich ludzi, wszystkich radośnie do życia w oszukanym społeczeństwie, w pełnej niejako podporządkowaniu. To trochę wymusza, zasadniczo przyjęcie tej wersji wydarzeń wymusza zaakceptowanie tezy o downsizingu, bo owszem, my się zmniejszamy ze względów różnych, zwłaszcza po pokarmów i pożywienia, które zjadamy, natomiast nie jest to do końca, znaczy można zakładać, że to jest w jakimś stopniu celowe, ale nie przyjmowałbym raczej aż tak zdecydowanie tezy, że kolejne pokolenie będzie miało 1,40 m, a za 3 pokolenia czy 4 będą wszyscy pigmejami albo w wysokości 80 cm. Dlatego że downsizing zakłada i pomija jeden bardzo istotny aspekt. Oprócz gigantów znaliśmy również krasnoludy i wszystkie inne rasy, które były mniejsze od ludzi. Tu stawiam kropkę do tego pytania. Jestem ciekaw, czy masz ewentualnie coś do dodania, i w tym Nie. czasie sam poszukam czegoś dalej z czatu, chyba że coś ty wyłapałeś. Nie, wiesz co, no, ja ci opowiadam o tym, że mam kolegę, który pochodzi z Iranu, Tak, jest tak. Irańczykiem, jest z wybranego regionu Iranu, i on kiedyś zadał takie pytanie, czy tego podpucha była, on mówi, czy jestem najniższy z całej rodziny? I się okazało, że odpowiedź brzmi tak, a on ma 2 metry 12 centymetrów. I mówi, że w jego regionie rozmiar w okolicach 2 metrów u mężczyzn i kobiet jest absolutną normą. No.
Przypominam Więcej tylko tak, bardzo o jest to, więcej że takich regionów. każdy region to jest region tak powiedzmy wielkości połowy Polski, wiesz o co chodzi. Natomiast no, Tak, chodzi ale tu. podobnie jest w Indonezji. W Indonezji też są obszary, gdzie głęboko w dżungli żyją ludzie, którzy są gigantyczni, w sensie są wielcy. No. Dla odróżnienia, paradoksalnie, dość ciekawe jest to, że w Kambodży są obszary, gdzie żyją ludzie dużo niżsi od standardowych ludzi. I takie, powiedzmy, obszary specyficznego wzrostu czy plemiennych uwarunkowań. No, powiedzmy genetycznych, czy nie tylko genetycznych, bo tam czynniki też są, jak się okazuje, wpływu otoczenia. W sensie ci ludzie są tacy wysocy albo niscy ze względu na pewien czynnik występujący w ich otoczeniu bardzo często. No, dość powiedzieć, ma wskazać chociażby afrykańskich Masajów, również są cholernie wysocy, tak? W Kontra zdecydowanej pigmejowie, większości. kontra dzymis. Kontra pigmejowie, którzy są malutcy. No. No, mamy tutaj takie charakterystyczne zderzenie między jednym a drugim. Było jeszcze pytanie od Sławka Mazura dotyczące, przepraszam, chrupię sobie te paluszki. Słone oczywiście, a nie moje. I było pytanie o to, że w Wielkiej Brytanii podobno są leki przepisywane osobno ze względu na pochodzenie etniczne. Tak, to jest prawda. Tutaj lekarze muszą mieć informacje na temat twojego pochodzenia etnicznego, czyli czy jesteś czarny, biały, żółty, jakkolwiek i skąd pochodzisz i tak dalej, bo niektóre rodzaje leków są osobno produkowane dla poszczególnych ras. Tu się pojawiły dwie tezy w międzyczasie. Stwierdzenie, że nie ufam Grahamowi i bardzo słusznie, dlatego że jeżeli ktoś się przebija przez do mainstreamu w taki sposób ze swoimi tezami i przeżył takie obijanie przez tyle lat od wszystkich najgorszych, a teraz przebija się do frontu, no to wzbudza naturalną taką wątpliwość i nieufność. Natomiast same tezy, które przedstawia, nie są niczym nowym, dlatego że on nie jest Podsumowania. jedynym naukowcem, który to mówi, tak? Także taka naturalna nieufność nie jest zła. Tu Melblu ładnie znowu podkreśliła, że nie ma co wierzyć w to, że w pałacach, ja lubię dodawać, i w kamienicach te wysokości były robione, żeby ludzi zadziwić. No, umówmy się, nikt przy zdrowych zmysłach nie buduje. Zawsze podaję ten przykład. Nikt przy zdrowych zmysłach nie montowałby, będąc niski, okien tak, żeby musieć za każdym razem wjeżdżać na drabinie, po to, żeby je otworzyć albo zamknąć, żeby przewietrzyć czy zadbać o okna. No nie mówiąc o tym, i to też jest dość istotne, że jeżeli uwzględnicie tak wysokie izby i to, że mieli tam mieszkać mali ludzie i te okna. Bierzcie pod uwagę, że technologicznie są różnice, tak? Dzisiaj wszyscy mają plastiki, niby większa szczelność, znaczy wszyscy starają się mieć plastiki, większa szczelność, termoizolacja, a teraz wyobraźcie sobie takie super nieszczelne drewniane okna, gigantyczne, wielkie, które jeszcze mają po kilkanaście partii, do których trzeba wleźć po drabinie. Z drabiny jak spadniesz, to się na pewno uszkodzisz w mniejszym lub większym stopniu. Brak tu ubezpieczenia, gorsza służba medyczna. No powiedz, sami się zastanówcie, na logikę. Czy budowalibyście budynki, które są niewygodne w obsłudze pod żadnym względem, chociażby głupiego otwarcia okna, czy z klamką na wysokości waszej twarzy, po to, żeby o, fajniej to wygląda, jest kompletnie niepraktycznie, fajniej wygląda, więc będę codziennie ryzykował życiem, żeby zamknąć i otworzyć okno, jak będę chciał przewietrzyć. No. To się kłóci z jakimkolwiek naturalnym ludzkim rozsądkiem, ale no takie wytłumaczenia są nam w tej chwili sprzedawane jako standard. Nie, ja tu już nie widzę nic więcej ciekawego. Mówisz, że czat dzisiaj rozczarowuje? Bogumiła Barnaba się tu nie zgadza z moją wypowiedzią, że na temat leków, no, że i daje się je każdemu, kto chce, wolny wybór. Bogumiła Barnaba, skoro mieszkasz od 17 lat w UK, to powinnaś wiedzieć, że nawet syrop na kaszel, który zawiera kodeinę, który w Polsce można kupić na każdej stacji benzynowej, w Wielkiej Brytanii wymaga recepty od lekarza. No. O, tutaj dobre pytanie. Nie wiem, czy chłopaki dyskutują, czy my powtarzamy moje wiarygodne treści, czy nie. Czy ze sobą toczyli dyskusję? Ze A, sobą. rozmawiałem o Biblii między innymi, widzę. No.
Ładna teza, jeśli chodzi o ogłoszenie naukowych herezji, naukowa inkwizycja. Co? Trochę. Aha. To jest, że tak. Waldemar Fu stwierdził, że dokładnie tak. Jeśli głosisz naukowe herezje, narażasz się na naukową inkwizycję. No tak, To jest o no tyle tak. zabawne, że inkwizycja, po pierwsze, w zależności od regionu i kraju, większość osób o tym nie wie, ale inkwizycja była świecka. To nie księży się specjalnie wzywało do przeprowadzenia ewentualnych procesów i to dopiero w późniejszej fazie. Natomiast tymi, którzy prowadzili inkwizycję, od samego początku byli świeccy. I to oni oskarżali, sądzili swoich sąsiadów o herezję, odstępstwa i tym podobne, zazwyczaj na podłożu majątkowym, zwłaszcza królewskie inkwizycje. Natomiast wracając do właściwej merytoryki tej wypowiedzi, rzeczywiście, jakiekolwiek formy wypowiedzi, które są, nie powiem, że jakieś heretyckie, tylko nawet nie powiedziałbym, że odstępcze, tylko po prostu niezgodne z ogólnie przyjętymi wykładniami, no są wybitnym problemem do przeforsowania przez świat akademicki. Pomijając już tak oczywiste kwestie, jak pewne ubite formaty naukowe, które są regularnie obalane. No jednym z najbardziej obalanych formatów, który zresztą u Hancocka był dość dobrze omówiony, to jest to przekonanie, że ludzkość przed 10 czy 13 tysiącami lat, czyli mniej więcej przed 10 tysiącami lat wstecz, PNE, to była tak zacofana, że ogólnie to my tylko zasuwaliśmy, zbieraliśmy, co leżało na ziemi, ewentualnie byliśmy najbardziej zaawansowani z nas, byli specjalistami od łowiectwa, a jakiekolwiek mrzonki o jakiejś zaawansowanej cywilizacji, architekturze, osadnictwie stałym, proszę cię, nie ma w ogóle co dyskutować. Problem polegał na tym, że zasadniczo pierwsze odkrycia, które podważały te tezy, na przykład teza w okresie, kiedy tak naprawdę ludzie dotarli do Ameryki, no bo to była jedna z też rozważań, zwłaszcza dla Zachodu, dla Amerykanów i nie tylko dla nich, bo strasznie ważne, kiedy zaczęła się kolonizacja kontynentu amerykańskiego i którą drogą, no bo wiadomo, najbardziej znana historia to to, że przez Syberię po lądolodzie przedostali się na Alaskę, a z Alaski na południe i tak schodzili i w tym założeniu schodzili od północnej Ameryki aż do południowej, potem wypełnili południową, jeszcze przedmieścia, założyli przedmieścia na Antarktydzie, ale potem się lód rozpuścił, to te przedmieścia zniknęły. No wyobraźcie sobie, że nauka autentycznie stara się bardzo długo znaleźć jedno, jedyne miejsce, z którego na pewno wszyscy pochodzimy. To jest dokładnie tak samo abstrakcyjne założenie, jak współczesna teza o stworzeniu jednego wzoru, który opisuje całą rzeczywistość. Znaczy, wielka teoria unifikacji jest piękną ideą dla części naukowców. Mój przyjaciel jest w niej zakochany i to jest dla niego cel życia do osiągnięcia. Nie zmienia to faktu, że dla mnie jest ona przejawem takiej klasycznej naukowej arogancji i zarazem kompletnego nieprzystosowania do poznawanej rzeczywistości, bo im dłużej badamy, im bardziej staramy się tymi metodami naukowymi poznawać zarówno nasz świat, naszą rzeczywistość, wiedzę o tym, co nas otacza, jak i staramy się wykraczać, przekraczać pewne granice, tym bardziej nam się okazuje, że wszystko, co wiedzieliśmy do tej pory, to albo były nasze domysły, albo żeśmy opierali je na jakichś bardzo słabych podstawach, a nawet jeżeli już opieraliśmy o solidne podstawy, to pominęliśmy czy przeskoczyliśmy lub nie dopuściliśmy gigantycznej liczby dowodów. I teraz zamiast przyjąć taką mądrą metodę, czyli otworzyć się na przychodzące nowe pomysły, nowe elementy, mamy tendencję do zamykania się w takich małych podziemnych bunkrach mentalnych na zasadzie nie, bo nie, bo ja wiem, że tak powinno być, tak mnie nauczył mój profesor, mój ten czy tamten mentor i tak w sumie powinno to wyglądać. Jakiekolwiek próby samodzielnego badania prowadzone przez naukowców, tak długo, jak nie są zgodne i nie próbują potwierdzić już z przyjętego przez jakiś okres danej uniwersytetu czy danego kręgu naukowego paradygmatu, no są bite po prostu, nie, znaczy bite w dosłownym i przenośnym znaczeniu. Zaczynając od najbardziej podstawowej sprawy, nie otrzymujecie finansowania, wszystko robicie na własną rękę, zazwyczaj na własny koszt, nie mówiąc o tym, że o jakichkolwiek grantach, dodatkach, wyjazdach naukowych czy coś zapomnijcie. Jeśli nie robicie roboty, która jest
potrzebowana i oczekiwana na udowadnianie test, które już istnieją. No, wszelkie innowacyjne badania to jest praktycznie tylko i wyłącznie zakres technologii. Jak pracujecie jako inżynierowie przy technologii, to możecie liczyć na to, że komuś będzie zależało na sfinansowaniu waszej innowacji, jeśli akurat jest w miarę potrzebna. Natomiast na gruncie badań humanistycznych i kulturowych, no, kompletnie zapomnijcie. Jeżeli nie robicie badania, które ma kolejny raz potwierdzić coś, co już zostało udowodnione czy uzasadnione, dalej słabo, ale jednak. Nie ma pieniędzy, no po prostu nie ma po co. A jak mimo to zrobicie badanie na własną kieszeń i dojdziecie do konkretnych wniosków i je przedstawicie, to gwarantuję wam, że prędzej czy później traficie na opór w postaci albo braku publikacji i braku możliwości publikowania swoich artykułów naukowych w pismach. Co jest ważne, oni uniemożliwiają nie tylko publikowanie, no bo po publikacji takie artykuły inni naukowcy mogą się do nich odnieść, skrytykować, nie mówiąc o tym, że od samego początku masz recenzentów, którzy mogą skomentować, skrytykować, wykazać twoje błędy, albo zasugerować inne rozwiązania, które ty pominąłeś. A w praktyce wygląda to tak, że często gęsto po prostu redaktor naczelny stwierdza, nie opublikujemy tego, bo to nie pasuje do klasycznie przyjętej zasady. I tak wygląda współczesny czas świat nauki. Więc jeżeli ktoś ma wyobrażenie, że nauka jak coś odkryje, to wprowadza do tej nauki, dzięki temu się rozwijamy, to jest błędne założenie. Współczesna nauka opiera się tylko i wyłącznie o wyraźny cenzus i wyraźne wskazywanie ram cenzorskich, przez to cenzorskie czasami przedostają się jakieś informacje. Czego najlepszym przykładem jest pierwszy odcinek Grahama, który opowiada o Gunung Padang, gdzie, uwaga, grupą, która prowadzi badania, nie są archeolodzy i to nie im zależy na tym, żeby na dorobku własnego kraju jak najwięcej pokazać. No, my tutaj w tej dżungli też mieliśmy zaawansowaną cywilizację, no bo wlazła na górę, wniosła tam gigantyczne monumenty i zbudowała z nich świetną architekturę. No i uwaga, ekipa, która znalazła to miejsce, wezwała geologa. Ten geolog był tak zafascynowany tym miejscem, ze względu na to, że to jest miejsce pochodzenia jego społeczności, jego kultury, że zaczął badać, zebrał entuzjastów zarówno z kraju, jak i spoza kraju. Prowadzili kolejne etapy badań ze wsparciem rządu, aż w pewnym momencie, kiedy zaczęli je publikować i ogłaszać, no wiecie, mamy tu taką piramidę i ona została zbudowana na wzgórzu i mamy analogiczne w tym i w tym i w tym i w tamtym kraju, ale nasza się różni tym i tym, a poza tym przeprowadziliśmy dokładne badania geologiczne i zrobiliśmy narwierty i mamy tu wykazanie, ile ona ma lat. Momentalnie zleciała się opinia międzynarodowa i o nie, wy nie macie piramidy, to jest jakaś kupa, która leży na górze, nikt nie jest... To się naturalnie tu tak zrzuciło. Te kilkadziesiąt tysięcy słupów bazaltowych, chociażby one były naturalnego pochodzenia, zostały ustawione w płoty, mury, podwarowania, platformy i tak dalej w sposób naturalny, to znaczy... Woda, natura, drzewa i ziemia zebrały to wszystko, podniosły na swoich plecach, zaniosły na tą górę i zaczęły się tak ściskać, żeby to się ułożyło w ten kształt. A wy teraz myślicie, że to ludzie coś tu robili. I to, co ja wam w tym momencie przedstawiłem, to jest autentycznie argumentacja kierowana do ludzi, którzy przyszli, odkryli jakiś kawałek cywilizacji w dżungli i powiedzieli: Ej, ludzie, chcielibyśmy pomocy, weźcie tutaj, przyślijcie archeologów z całego świata. My tu mamy fachowców, którzy znają się na geologii, którzy się konsultują i są powszechnie uznani na świecie i robimy odwierty, i mamy badania, mamy tu próbki ziemi, one nam trochę się nie zgadzają z tym, co wszyscy publicznie wiemy, czyli że no, kultury mają tam ze 2-3 tysiące lat co najwyżej, a tutaj jest ziemia sprzed 10. No wiecie, pomóżcie, kurde, nauka, to jest ten moment, to jest ta chwila. W tym momencie nauka stwierdza, nie. Mniej więcej tak wygląda współczesna nauka. Lepiej nie grzebać, bo się jeszcze coś odgrzebie. Powiem tak, kazus Gunung Padang i jeszcze jednego bardzo podobnego stanowiska archeologicznego w obszarze Indonezji są przykładami, że zasadniczo od 2016 nauka stara się
cenzurować i namiętnie wyrzynać wszystkie dowody, które już ją biją. Dlaczego? Dlatego, że niestety mniej więcej w tym samym czasie, czyli między 2012 a 2018 rokiem, podważono i udowodniono, że w Stanach Zjednoczonych kolonizacja Ameryki nie nastąpiła, jak twierdzono wcześniej, w przedziale mniej więcej 10 do 16 tysięcy lat wstecz, czyli nie z lądolodem, tylko odkryto, że no w samym Meksyku mamy odciski stóp, które mają co najmniej 20, jak nie 30 tysięcy lat historii według tego obecnego datowania. A no, Indianie nas informowali w Północnej Ameryce, że oni mają takie miejsca kultu i miejsca spotkań tradycyjnych, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. I jak zrobiliśmy tam badania, to nam wychodzi, że ze 100 tysięcy lat mają te stanowiska, ale jeżeli byśmy to założyli, to by nam to się kompletnie nie składało z naszą obecnie przyjętą wersją historii, więc no, No ale zobacz, próbowali. to nawet nie trzeba szukać tak daleko tysięcy lat wstecz. Zobacz, historia ziem polskich, mówię celowo ziem polskich, czyli to teraz tej obecnej środkowej Europy, środkowo-wschodniej. Na wszystkich podręcznikach historycznych jest, wiesz, antyk jest pokazywany tak, że Cesarstwo Rzymskie oparło się o Dunaj i Ren i dalej nie było nic. Coś tam jakiś gal anonim pojechał bursztyn kupować, kogoś spotkał, kupił, wrócił. Generalnie dzikie knieje, wilcy wyją, niedźwiedzie chodzą, w karty grają, nie ma nic. A tu nagle, uwaga, w latach 70. PRL-owska władza postanowiła szumnie z władzą ZSRR wybudować rurociąg przyjaźni, który pociągnie ropę i gaz, prawda, z Uralu aż do Płocka i do rafinerii w Płocku. I co się wydarzyło? Kopiąc rów pod ten rurociąg, tylko na odcinku od obecnej granicy polsko-białoruskiej do Płocka, musiano urzędowo ustanowić kilkaset stanowisk archeologicznych, bo kopiąc dziurę na rurę, odnajdywano co chwilę albo kawałki ceramiki, albo jakieś resztki budynków, albo jakąś kuźnię, czy tam wydobycie jakichś rud. I się okazywało, że stanowiska te obejmowały miejsca też pochówków, ale wszystko to było starsze niż tysiącletnia historia oficjalna Polski. To znaczy, że zaawansowane osadnictwo, łącznie z cywilizacją, która no, miała jakieś pojęcie o pochówku, ceramice, wytapianiu metali, była tutaj znacznie wcześniej. Oczywiście ja wiem, że są tacy, którzy się śmieją z tak zwanych turbolechitów, nie? Bo są te ludzie. Turbosłowianie, tak. Tak, to Słowianie, którzy twierdzą, że historia Słowian to jest prawie 7 tysięcy lat, czyli tyle co egipska, ale nawet trochę więcej. Ciężko to jest ocenić, z uwagi na to, że ciężko to jest sprawdzić, skoro naukowcy milczą na ten temat, ale sam chyba potwierdzisz to, że na tyle, na ile znasz historię i też miałeś dość, powiedzmy, dostęp z racji swojego zawodu i wykształcenia do dokumentów no, innych niż te dostępne w publicznych bibliotekach, że jednak coś na rzeczy jest z tą naszą cywilizacją, że to nie tak, że było głucho, ciemno, nic nie było i nagle chrzest Polski i się cywilizacja pojawiła, tylko że było coś i było tego dużo, znacznie, znacznie więcej. A ja bym tu dorzucił jeszcze swoją taką tezę, znaczy nie, ona nie jest moja, ale ja jak gdyby ona jest dla mnie argumentem na to, czemu Rzymianie oparli się na Renie i Dunaju, bo cywilizacja za tą rzeką była tak zaawansowana, że najzwyczajniej w świecie żadnemu z cesarzy rzymskich nie opłacało się z nią walczyć. Lepiej było handlować. Bo to mnie też zastanawiało. Rzymianie tacy chciwi mogliby sobie te stanowiska wydobycia tak cennego dla nich bursztynu nad Bałtykiem po prostu podbić i skolonizować, chociażby jak Brytanię czy inne miejsca, gdzie sobie płynęli, a oni woleli handlować. Czyli No, co? zdobyć kopalnię, nie? A Tak oni zamiast zdobyć kopalnie, klasyczne. kupowali. Więc jeżeli kupowali, to znaczy, że nie mogli zdobyć tych kopalni. Bo nie mogli na Hama wejść, zgadza się. Dlatego między innymi odsyłałem X czasu temu do tego średniej jakości serialu Dark Point czy Black Point o Kernonosie, bo było tam troszeczkę o Rzymianach i ich perypetiach w lesie z wyznawcami Kernonosa. Natomiast bardziej tutaj, odnosząc się do tego, o czym wspominałeś, muszę powiedzieć, że główny problem polega na tym, że my się przywiązujemy do niektórych nazw czy imion i staramy się je dopasować czy wkleić w cały bieg historii, kompletnie zapominając sens tego, że imiona potrafiły się zmieniać, czy terminy potrafiły się zmieniać regionalnie. I tak my jesteśmy strasznie uparci na te określenie Słowianie i bardzo je przeżywamy duchowo i emocjonalnie,
przez co staramy się też tych Lechitów czy Słowian, tych turbolechitów i turbosłowian rozciągać na całą historię, zamiast pamiętać o tym, że ważniejsze są symbole kulturowe i właśnie to element kulturowo-religijny. Na jego podstawie nikt nie miałby możliwości podważać kulturowego dorobku czy naszej tradycji wielotysiącletniej, bo jeżeli się spojrzy na to, patrząc po plemionach i po łączeniu się konkretnych grup wyznających te same ideologie, te same wiedzę, to się tej historii nie podważa. I dam wam bardzo prosty przykład, analogiczny, w jaki sposób powinniśmy to prezentować i jak powinniśmy o tym mówić, tak, że nikt nie podważałby naszej tezy. Mianowicie, w Japonii jest takie pojęcie jak Uji. Ono dotyczy bardzo pierwotnych klas, grup społecznych, takich mniejszych wersji niż plemiono, grup ludzi, którzy zbierali się wokół pewnych wspólnych przekonań moralnych, wspólnie dokonywanych rytuałów, obrządków, zachowań społecznych, typu, nie wiem, wspólna impreza, wspólne obchodzenie w taki konkretny sposób ślubów, czczenie i radość z narodzin dziecka, czy obchodzenie pochówków. I Uji zwykle łączyły się tym, że miały jakiegoś lokalnego kami, czyli cudzysłowiowego patrona, czy też ducha opiekuńczego, czy bóstwo, które było taką wspólną wiarą, czyli elementem spajającym była moralność i praktyki rytualne wspólne dla jakiejś grupy ludzi, którzy mogli być ze sobą kompletnie niesklejeni, jeśli chodzi o charakter etniczny, czy charakter po prostu krwi. Więzi krwi w Uji zacieśniały się dopiero z czasem, czyli najpierw powstawało kilka domków, potem ludzie mieli wspólne wartości i z tych wspólnych wartości tworzyli większe społeczności, miasta, miasteczka, wsie i małe prowincje. I uwaga, Uji to jest tak jakby prehistoria, pradawność kultury japońskiej, która dotyczyła każdego z regionów japońskich. I one sobie istniały, każda ze swoją kulturą, każda ze swoją religią, przez spory okres czasu, zanim dochodziło do transformacji w powstawanie państwa japońskiego, cesarstwa japońskiego, jednoczenia całej Japonii, rozpadania się na wojujące królestwa itd., itd. Ale w konsekwencji kultu i tradycji i pamięci o tym, że każdy Uji, każdy klan, później klan, każda rodzina i każdy region miał swoich bohaterów historycznych i postacie, które są rozpoznawane powszechnie, pomimo tego, że były tylko i wyłącznie lokalne i tylko dla tego jednego pojedynczego Uji, nikt dzisiaj nie kwestionuje historii Japonii jako kilkuset czy kilkudziesięciu większych i mniejszych wysp połączonych tak naprawdę czym? Elementami wspólnej kultury i historii i pewnymi wspólnymi cechami społecznymi. Natomiast w naszym wypadku problem jest taki, że my mamy dokładnie to samo, co moglibyśmy mówić. Moglibyśmy nazwać, zamiast nazywać pierwotnie plemionami Wanów, Alanów, Pomorzan, Polan, Mazowszan itd., itd., te każdą z tych społeczności w cudzysłowiowych małych prowincjach można nazwać ich prototypową wersją, czyli nazwać każdy z nich odpowiednikiem polskim terminem odpowiadającym wyrazowi Uji. Czyli Mazowszanie, grupa ludzi zamieszkujących pewien obszar, podzielających wspólne tradycje, podobne zachowania, podobne stroje rytualne, czy generalnie stroje tradycyjne ludowe. I tak samo możemy powiedzieć o góralach, możemy powiedzieć o, możemy tak powiedzieć o kurpiach, możemy tak powiedzieć o dowolnej społeczności w Polsce, a cofając się w chociażby Kaszubach, możemy się cofać bardziej w historii wstecz i cofać tak naprawdę do wcześniejszych denominacji, kiedy to były sąsiadujące ze sobą plemiona, które jednak nie wojowały i nie walczyły, nie toczyły ze sobą wielkich konfliktów, a współpracowały w swojej różnorodności, zajmując jedno terytorium. W momencie, kiedy był problem, to zbierali się wszyscy pod wspólnymi sztandarami i poruszali się, czy też walczyli z większymi przeciwnikami. I stąd też wyróżniamy tych wielkich Celtów, wyróżniamy tutaj Słowian, nazywamy ich Słowianami tymi. I to jest paradoks, bo na przykład takich Pomorzan oddzielamy właściwie od Słowian, bo Słowianie południowi to mamy te całe Bałkany, ci bardziej wschodni to mamy obszary Ukrainy, Białorusi, Rosji. No generalnie rzecz biorąc mamy problem cały czas z taką absolutnie trywialną sprawą, czyli z przywiązaniem do nazw i do terminów nazwowych, zapominając o tym, że wszystkie te społeczności i kultury łączą jedne i wspólne wartości
społeczne, rodzinne, pochówkowe i te różnice, które między nimi występują, są niewielkie, lokalne. Warto je wyszczególniać, wyodrębniać na nich oddzielność, indywidualność UG, ale bez problemu jesteśmy w stanie wskazać, jak długa jest to historia. Tylko, że nikt tej historii nie chce pamiętać. No dlaczego? Dlatego, że tak jak ładnie zauważyłeś, gdyby społeczności żyjące w tych nieprzystępnych lasach, puszczach i tak dalej, z perspektywy rzymskiej, były takie słabe, rozbite i można było je podbijać, to by tutaj przychodzili i brali co chcieli. Tymczasem za każdym razem, jak tu przychodzili, to dostawali wciry. Często gęsto zdarzało się, że dostawali te wciry od kobiet, czego najlepszym przykładem jest istnienie chociażby szumnie nazywanych legendami otoczonych Amazonek, czyli kobiet, które spuszczały wciry facetom. Z drugiej strony, kobiet wojowniczek, które spuszczały wciry facetom. Z drugiej strony mamy społeczności, znaczy nawet w ogóle terminy takie jak Walkiria, czyli też wojująca kobieta, co było dla takich cywilizacji jak rzymska kompletnym paradoksem. Zresztą nie ma się co dziwić, że stara się tak bardzo zafałszowywać naszą historię, jeżeli zasadniczo zakłada się, że Rzym jest cywilizacją zaawansowaną, tą starszą, a przed nią były inne cywilizacje, takie jak chociażby Etruskowie. I że takie społeczności jak Rzym zaczęły przyjmować dorobek już istniejącej cywilizacji w tym regionie. Jeżeli tam istniała cywilizacja, która była zaawansowana i ona została skanibalizowana, wchłonięta czy nawet wytępiona, przyjęto jej dorobek i na tym oparto sporą część historii, no to w tym momencie pojawia nam się gigantyczny kłopot, bo rzeczywiście jest tyle fragmentów historii, które trzeba by przepisać, przedstawić ponownie, że współcześni historycy albo załamują ręce i stwierdzają, że to nie ma sensu, bo będzie zbyt duży opór, albo stwierdzają, że kurczę, może lepiej, żeby ludzie trzymali się tej wersji, bo jest w tym jakiś porządek, mniej więcej wiemy, że stąd kultura, cywilizacja. Kurde, no jak ja mam teraz tym ludziom powiedzieć, że ci Rzymianie to oni nie byli tacy ogarnięci, tylko że oni zżynali od kogoś, kto pobudował tamte budynki, nauczył ich drogi budować, kultury ich nauczył. Kurde, jakoś tak dziwnie był powiązany symbolicznie ze Słowianami. No nie, to cię nie sprzeda, bo przecież z tych Słowian robiliśmy idiotów przez ostatnich, no przez zawsze. Co z tą historią zrobić? No mniej więcej tak wygląda problem współczesnej historii, że jeżeli fakty nie zgadzają się z powszechnie przyjętą wersją historii, tym gorzej dla faktów. A jeszcze gorzej dla odkryć archeologicznych, bo jeżeli archeologiczne odkrycie jednoznacznie wskazuje, że jest inaczej niż się powszechnie sprzedaje w książkach, albo w programach popularno-naukowych, no to no gorzej dla tych faktów, tak gorzej dla tych miejsc. Najlepiej w ogóle nie podawać, że je odkryliśmy, albo od razu zakopać. Autentycznie znam historię przypadków takich, gdzie ktoś coś wyciągnął z ziemi w trakcie prac archeologicznych i słyszał polecenie wejść to zakop, nikt tego nie widział, usuń to nawet nie myśl o tym, żeby to skatalogować, tak? No i koniec, no. Mniej więcej takie są realia tego, z czym my się mierzymy, mówiąc o nauce akademickiej. My mierzymy się bardziej z tym, co zaakceptuje cenzura, i to powiem wprost, wygląda to bardziej niż legendy. Kiedyś były legendy o tym, jak cenzurowała komuna, że trzeba było specjalne sentencje poznawcze i wchodzące w pośladki pana cenzora, który wie, że miał mieć pochwalenie Lenina i Stalina, to tutaj mamy w drugą stronę. Cenzura w tej chwili trzeba przeskakiwać, jak to napisać, żeby się odpowiednia, prawdziwa wiedza i dorobek tego, co znalazłem, przedostał przez filtr cenzorski, któremu nie pasuje to, że no, jakiś kawałek historii się został odkryty i odkopany. To jeszcze było stwierdzenie Antonio Scoccilasa, że piramida to nie jest grobowiec. Tak, prawda. Antonio, jak najbardziej mamy świadomość, że to nie jest grobowiec i on ma inne przeznaczenie. Natomiast staramy się korzystać w dzisiejszej audycji z tych takich wstępnych założeń i oficjalnych stwierdzeń, żeby je stopniowo, powolutku rozkładać i rozbijać na części. No bo mówmy się, założeniem o grobowcach, piramidach łamane jako grobowcach, grało się do tej pory właśnie między innymi po to, żeby obalać tezę, że wszędzie na świecie są piramidy.
W tym momencie teza o piramidach grobowcach jest niejako jednym z dowodów na to, że rzeczywiście forma pochówkowa w formie architektonicznej zbliżonej czy de facto będącej piramidą, no zwykle jest w jakimś stopniu powiązana z pochówkami. Dlaczego? Dlatego, że rzeczywiście w takich miejscach, tych zwłaszcza starszych, znajduje się jakieś tam istotne postacie historyczne czy miejsca pochówkowe, ale one zwykle stanowią tylko element. I teraz tu najistotniejsza sprawa. To też jest tylko pewna forma akceptowalnie przyswajanej wersji wiedzy, z którą się cały czas będziemy rozmijać i odsuwać od siebie, dlatego że od pochówków i od tradycji kultowych dotyczących kultu zmarłych robi się krok następny w stronę akceptacji, że jest tutaj pewien kontekst rytualny i pewien kontekst duchowy. A jeżeli już się zrobi ten krok, który w tym momencie przechodzimy, czyli zaakceptowanie, że zdecydowana większość piramid, żeby nie powiedzieć wszystkie, mają charakter, są w charakterze miejscami kultowo-rytualnymi. I wszystkie one mają niesamowite, jak i większość megalitów, mają niesamowite powiązanie z astrologią i z tym, co widać na niebie w konkretnych okresach czasu. To jest tak niepodważalny i niepomijalny krok dla większości świata współczesnej nauki, że no jesteśmy niestety, będziemy go wykonywać jeszcze przez parę lat co najmniej, jak nie dłużej, ze względu takiego, że co akurat tu się trzeba z Grahamem zgodzić, on ładnie zauważa, że problem archeologii, problem naszej nauki polega na tym, co już wspominałem na poprzednich audycjach, na przesadnej specjalizacji, w konsekwencji czego taki archeolog musi zadzwonić przykładowo do religioznawcy, żeby go zapytać, ty słuchaj, znalazłem coś takiego i nie kumam, do czego to służy. Ale może ty będziesz wiedział. Według moich ocen i według miejsca, które badamy, to jest mniej więcej przedział 1000 minus 1500 lat. Stanowisko zakładamy, że jest w obszarze Grecji, ale raczej przedheleńskie. No i przysyłają ci coś takiego, ty patrzysz na zdjęcie, czytasz opis ogólny dokumentacji, rozglądasz się, prosisz o dodatkowe zdjęcia, o to, co jeszcze tam w okolicy znaleziono i oceniasz, czy to miało charakter rytualny, czy miało charakter kulturowy, czy kojarzysz, że były tego typu zabawki dla dzieci, kołyski, instrumenty do składania jakichś konkretnych ofiar, a może jakaś konkretna symbolika. I to jest tylko przykład taki archeolog do religioznawcy. A w międzyczasie trzeba zadzwonić jeszcze do historyka, specjalisty od danego okresu historycznego, który może lepiej lub gorzej znać różne wersje historii o tym okresie. A kto w tym wypadku myśli o takich przykładowo astrologach? I to jest bardzo dobre porównanie, że większość archeologów w życiu nie wpadnie na pomysł, żeby, no niektórzy się zastanawiają, że jest jakaś relacja z niebem, ale zdecydowana większość archeologów nie ma pojęcia o astrologii i o tym, że rzeczy, które badają w Ziemi, mają najczęściej odwzorowania w stosunku do nieba. Bo jeżeli już nawet podejmują się badań porównawczych, czyli zestawiających lokalizację i położenie geograficzne danego miejsca w stosunku do tego, co jest na niebie, to prawie żaden z nich nie dochodzi do tego, żeby cofać mapę nieba o kilkaset czy kilka tysięcy lat, które proponują do danego miejsca archeologicznego, żeby sprawdzić, jak wtedy wyglądało to niebo i czy przypadkiem nasze budynki nie stoją w konkretnych układach w stosunku do gwiazd. Tak. Coś tam miałem jeszcze przygotowane, ale chyba mi umkło. No wiesz, z tymi korzystaniem z poprzednich cywilizacji to też jest, no, chociażby cała podstawa nowożytnej kolonizacji Ziemi, no to też są kwestie zajmowania byłych cywilizacji i budowania albo wykorzystywania ich słabości i budowania na ich podwalinach czegoś nowego, nie? I przejmowania ich spuścizny. Bogumił Barnaba, przepraszam, że za tą Bogumiłę, ale ja widziałem Bogumiła Barnaba, ale ja bez okularów źle widzę. Bogumił Barnaba się chwali, że mieszkał koło Magika, więc go pytam, gdzie dokładnie, bo Magik mieszkał na ulicy Wajdy 26, ja na ulicy Wajdy 2 w Katowicach, Bogucicach. Gdzieś koło to mógł się gdzieś między nami mieszkać. Taka moja przyjemność, że tu ziomala odkryłem z tej samej Dobrze. dzielni. No. Z tego, co patrzę, tu się pojawiły takie pytania, czy kopuły świątyń niósł surprise flip, a może kopuły świątyń są ulepszoną wersją piramid? No, I tak, i nie.
Wiesz co, a propos kopuł świątyń, to chciałem zwrócić, przepraszam, że ci tak się wbiłem, ale to był temat, który całkiem niedawno poruszałem z moją przyjaciółką Agusią. A propos właśnie kopuł świątyń, to znaczy rozmawialiśmy o tym, jak wygląda architektura watykańska, czyli katolicka, w ogóle chrześcijańska, z tej strony zachodniej, obrządku, jak wygląda postbizantyjska, czyli prawosławie i grekokatolicy. Do tego dochodzą świątynie hinduskie i świątynie arabskie, muzułmańskie. I ta ciekawostka, że zwróciliśmy uwagę, że w tych świątyniach obrządku wschodniego człowiek czuje się lepiej i bardziej ma, jakby ta duchowość lepiej przebiegała przez nasz organizm z uwagi na okrągłość tych świątyń, prawda? I ich kształt, i kanciastość, krzyżowatość świątyń zachodniego obrządku. Ale to tak se chciałem dorzucić. To jest dobre spostrzeżenie, dlatego że toś niejako nawiązuje, otwiera nam nowy temat na inny raz, mianowicie fakt, że świątynie, pomijając, że obszarowo bardzo się różnią miejsca kultowe, to znaczy jest bardzo dużo świątyń, również tutaj na naszym obszarze europejskim, również chrześcijańskich, nie tylko chrześcijańskich, które są w charakterze okrągłe. Dlatego, że dla wielu kultur i dla pierwotnego pojmowania człowieka strefę sakrum wyznaczało się przede wszystkim polem okręgu lub kwadratu. Ewentualnie od nich się dopiero robiło różne wariacje. Natomiast te dwa najbardziej instynktowne sposoby zaznaczenia sakrum to był punkt, czyli zaznaczenie tego świętego punktu, ta powiedzmy podstawowa kapliczka, a następnie wyznaczenie strefy wokół tego właściwego punktu i ona najłatwiej i najczęściej wytaczana była kręgiem, a w alternatywnej wersji otoczona jakimiś słupami, które zwykle tworzyły kwadrat wokół tego punktu. Starało się tak, żeby ten punkt zwykle był w środku albo w wyeksponowanym miejscu, tak jakby pod ścianą tej strefy, choć pojawienie pod ścianą było późniejszym rozwiązaniem w większości wypadków. No chyba, że była to jakaś sytuacja, jak na przykład, nie wiem, krawędź zbocza, gdzie mamy to święte miejsce, a za nim jest jakaś grań, bez kres wody albo coś w tym rodzaju. No to wtedy pojawia się sytuacja alternatywna. Wtedy rzeczywiście nie dawało się, że tak powiem, fizycznie wyznaczyć strefy w miejscu, gdzie człowiek by nie wszedł, więc zaznaczano ją tylko symbolicznie, czyli na przykład zamiast pełnego okręgu albo pełnego kwadratu wyznaczano te pierwsze dwa słupy. Do tego będziemy jeszcze wracać. Natomiast rzeczywiście świątynie mają, znaczy przede wszystkim trzeba rozpatrzeć zagadnienie strefy sakrum i profanum. W kulturach zachodnich, z naszego współczesnego pojmowania Zachodu, który kiedyś mimo wszystko też teraz zawiera część Orientu. No bo powiedzmy sobie szczerze, Bliski Wschód był kiedyś uznawany też za orientalny, a w tej chwili jest niejako wciągany i wciągany w nomenklaturę Zachodu. Przyjmuje się, że to jest jednak zbliżony krąg kulturowy ze względu na pewne specyficzne podobieństwa między islamem, chrześcijaństwem, judaizmem i nie tylko. Natomiast zakłada się, że te kultury, jako że bardzo mocno się przeplatały, są wspólnym niejako pionem, a co za tym idzie, mają też tendencję do pewnych zachowań, czyli chociażby tego, że sprowadzono strefy sakrum i miejsca święte tylko do ram świątyni, czyli uznaje się, że strefą sakrum jest tylko wyznaczona i ograniczona do ścian świątyni. O tym zresztą wielokrotnie powtarzałem i mówiłem. Z wyjątkiem są stare miejsca sakralne, święte spoty, te tak zwane miejscówki, pojedyncze miejsca, gdzie się zaznacza jakiś święty strumyk, świętą jaskinię lub coś takiego i tam się symbolicznie zaznacza, że to było miejsce wyjątkowego zjawiska o charakterze duchowo-religijnym, a mimo to cała reszta zachowuje tą tradycyjną postrzeganie sakrum. Natomiast w Azji strefy sakrum wyznacza się jako obszary, czyli przyjmuje się, że przejście między strefą sakrum a profanum nie jest tak gwałtowne jak po prostu otworzenie drzwi i wejście do budynku, tylko że te strefy nakładają się na siebie, a tylko i wyłącznie w niektórych obszarach trzeba zachować szczególną nabożność i szczególną uwagę i skupienie ze względu na to, że wchodzi się w strefy silnego działania sakrum i je się wyznacza zazwyczaj polem na zasadzie, zaznacza się architekturę sakralną, ale od niej
Zazwyczaj wyznacza się pole okręgu, które się uznaje, że w tym obszarze dominuje wpływami swoimi dana istota, dany byt, czy dane zjawisko, które jest otoczone jest tym podmiotem tabu, tym podmiotem fetyszyzacji, do którego się musimy odpowiednio ustosunkować, jak się do niego zbliżamy, dlatego że może nam bezpośrednio lub pośrednio zagrażać. To jest o tyle ważne, że zasadniczo, odnosząc to do naszych piramid, również w wypadku piramid zawsze te kompleksy zawierały nie tylko sam jeden obiekt piramidy, rozumiany jako platformowego wzniesienia, sztucznej góry zbudowanej przez ludzi opartej o jakiś rodzaj czy interpretację platform wynoszących jakieś konkretne miejsce, jakiś konkretny punkt na odpowiednią wysokość, skąd on będzie górował nad okolicą. To jest o tyle kluczowe, że ta kwestia, o której wspomina Antonio w swoich komentarzach i oprotestowuje stwierdzenie, że piramida nie ma nic wspólnego z grobowcami, tutaj należy podkreślić, że i ma, i nie ma, dlatego że jako, że było to miejsce sakralne i to jest akurat, powiem wprost, to jest bezsprzeczne dla osób, które siedzą w temacie wystarczająco długo. Natomiast bardziej chodzi o detale, w jakich kontekstach. Piramidy zawierały elementy pochówkowe, ale tylko i wyłącznie dlatego, że były wielką strefą sakrum, zazwyczaj jakiegoś rodzaju świątyniami lub obszarami świętowania, co nie jest zawsze tożsame z świątynią, bo mogą być miejsca szczególne, w których zbieramy się jako społeczność po to, żeby świętować pewne szczególne wydarzenia i one nie muszą być koniecznie świątyniami dla danej społeczności, ale mogą mieć elementy o charakterze sakralnym, typu właśnie ten szczególny, czy to ołtarz, czy to transgryf, czy miejsce, w którym się zbiera wzrok społeczności, na które wychodzi osoba koncelebrująca to wydarzenie, która, czy to zazwyczaj w funkcji kapłana, ale nie zawsze, to może być przywódca jakiejś społeczności, który wychodzi i zaprasza do udziału w tych obchodach, w tym święcie, w tym jakimś zjawisku, wydarzeniu ważnym dla społeczności, zazwyczaj zaprasza patronów tych społeczności. Stąd też bardzo często te szczytowe czubki piramid miały charakterystyczne układy i elementy o dwóch przeznaczeniach. Pierwsze, badań o charakterze astrologicznym. Współcześnie wiemy i większość badaczy danych miejsc zdaję sobie sprawę, jakie są konkretne układy poszczególnych elementów i jak dana piramida i uwaga, budynki przy niej odpowiadają konkretnym układom na niebie lub odpowiadały w przeszłości. I drugim elementem jest potencjalne miejsce rytualne w rozumieniu do składania ofiar. I tutaj od najbrutalniejszych i najgorzej wspominanych z naturalnych przyczyn Azteków, którzy obdzierali ludzi ze skóry i wyrywali im serca na szczytach piramid, na ołtarzu, spuszczając po nich krew, przez społeczności dużo bardziej ogarnięte i sensownie wykorzystujące swoje piramidy, czyli przez miejsca służące stricte do komunikacji z bóstwami i wyznaczania, czy chociażby wróżenia, czy przewidywania potencjalnych wydarzeń w przyszłości bez składania konkretnego typu ofiar. Czego najlepszym przykładem są piramidy, gdzie pomieszczenia ofiarne są wewnątrz piramid, w miejscu, gdzie w innych kulturach są miejsca chociażby pochówkowe dla szczególnych bohaterów czy władców historycznych. Bo są również nawet w Mezoameryce, czyli w obszarze między szczególnym obszarze kulturowym znajdującym się pomiędzy współczesną północną a południową Ameryką, czyli mniej więcej między Meksykiem poprzez całą cieśninę aż do północnych części południowej Ameryki. No i oczywiście wyspy, które się tam znajdują, bo wyspy też mają troszeczkę do wniesienia w kontekście kultury mezoamerykańskiej. Również w tych obszarach znajdujemy piramidy, w których miejsca rytualne znajdują się wewnątrz budynków. Również w kulturach Ameryki Południowej mamy przypadki piramid znajdujących się, uwaga, pod ziemią, w jaskiniach i przypadki miejsc, które kultowe, które mają wewnątrz budynków miejsca o charakterze ofiarnym. No i na sam koniec warto zaznaczyć i wrócić do clou mojej wypowiedzi,
Same piramidy, będąc miejscem spotkań i miejscem związanym przede wszystkim z astrologią, to w pierwszej kolejności, a w drugiej strony o charakterze świętym, czy też kontaktu z jakąś formą sakrum, miały bardzo dużo budynków przylegających, struktur przylegających. No i najlepszym przykładem niech to będzie Gunung Padang, w którym też dostrzegamy i magazyny świątynne, i jakieś pomieszczenia zebrań. Krótko mówiąc, na tej platformie wyniesionej mamy miejsce, które wskazuje i jest stricte astrologiczno-świątynne, ale z drugiej strony mamy dużo innych pomieszczeń, o już wiemy, że o innym przeznaczeniu. I takich przypadków w historii możemy mnożyć, a wystarczy spojrzeć na najbardziej współczesne przedstawienia, czy najbardziej współczesne świątynie. To obok klasycznej świątyni, miejsca właściwego kontaktu z wybranym sakrum, często znajduje się oddzielnie biuro kapłańskie, czy ta przysłowiowa plebania, czy na przykład coś takiego u nas mało znanego, albo przynajmniej mało kojarzonego jak nie tyle relikwiarz, co skarbiec bóstwa, bo bóstwo może mieć swoje własne przyległości i skarby, które posiada, i te skarby są w skarbcu. Obok jest schowek, gdzieś tam może się na obszarze znajdować schowek narzędzi do utrzymywania świątyni w porządku. Ten skarbiec, zwykle znajdują się w nim przedmioty o charakterze historycznym, walorach kulturowo-historycznych, czasem jakieś dary dawane przez społeczność lokalną, również współcześnie, bo i współcześnie są często dawane fizyczne ofiary przekazywane bóstwu. No nie wiem, czy wiecie, ale charakterystyczną tradycją jest to, że największe zaibatsu w Japonii, czyli największe korporacje typu, nie wiem, Suzuki, Mitsubishi, powiedzmy Honda, Toyota i tak dalej, one składają normalne fizyczne, czy Sony, składają normalne fizyczne ofiary z produktów swoich wytworów, swoich firm na przeznaczenie dla świątyni bogini opatrzności rzemieślnictwa Inari. Normalnie na Nowy Rok przynoszą telewizory, które są ustawiane w miejscu darów dla bóstwa. Także bogowie też żyją bardzo, bardzo zasadnie i radośnie w tym kontekście. Ale w całym kontekście zagadnienia piramid należy myśleć o obszarze przyległym do piramid, nie samych piramidach tylko. Dlatego, że jeżeli mamy święte miejsce, czy miejsce zebrań, zgromadzeń do świętowania, to naturalnym będzie, że w pobliżu będą miejsca pochówkowe, jako że to jest wyjątkowe miejsce, w jakiś sposób nacechowane pozytywną energią, czy generalnie energetycznie uznawane za istotne dla społeczności. Stąd umiejscowienie w miejsc pochówkowych w pobliżu jest dość instynktowne. No nie mówiąc o tych wszystkich innych strukturach czy zabudowaniach o funkcjach towarzyszących rytuałom świątecznym czy tym astrologicznym, tak? Uf, no, demon się już odzywa. No bo on ma tutaj oczekiwania na smaczki. A, myślałem, że ma takie oczekiwania jak Hilton. Jeszcze nie, ale już niedługo będziemy kończyć. Aj, widzisz, no takie czasy nas nastały. Tutaj padło ciekawe pytanie, ile potrzeba, już nie pamiętam kto musiał szukać, ale ile pokoleń potrzeba, aby wymazać historię? Mnie się wydaje, tam ktoś odpowiedział, że jedno. Ja bym też się zgodził, że jedno. Tak sobie od razu mi przyszło do głowy ten mój ulubiony przykład, że ja jestem z pokolenia, które pamięta coś, co dla dzisiejszej młodzieży jest czymś zupełnie niewyobrażalnym, a mianowicie, że lecąc w samolocie, można było iść sobie do pana pilota zdjęcie zrobić, bo drzwi były otwarte i nie było kontroli pod tytułem, czy wiezie pan perfumy i ile litrów. Tylko się paszport z biletem pokazywało i się wsiadało. A wszystko się zmieniło. Jak dwa metalowe ptaki uderzyły w puste góry, jak to twierdzi Nostradamus. Zresztą z tym Nostradamusem to też jest kwestia, zobacz, wmawiania nam pewnej historii, nie? Zrobił się modny w latach 90., ale Tak. wśród ludzi zajmujących się jasnowidzami i będących jasnowidzami, on w ogóle nie był znany do momentu, aż nie zrobił się modny. I to nie dlatego, że się nimi nie interesowali. Jak najbardziej przecież taki ossowiecki jako jasnowidz był wszystkim ludziom siedzącym w temacie znany, a o Nostradamusie pierwszy raz usłyszeli w latach 90. Stąd nasza teoria, że został on wykreowany. Cześć Nubka, cześć Szynek, cześć. To ja pisałem, cześć. No.
Tak, musicie jeszcze tutaj informacja, może dla części z Was, jakbyście nie wiedzieli, jak nagrywamy, to w zależności od tego, na którym kanale robimy nagranie prowadzące, to będzie inna ikonka prowadzącego. Zdarzy się, że ja u Jakubowskiego będę odpisywał z jego awatarkiem, a Tak. tutaj to dzisiaj Michael moderuje i wyświetla wtedy jako monomit. Tak, ja moderuję? A, nie widziałem. Dobra. Przepraszam. Kompletnie nie szkodzi. No. Ograniczenia, że tak powiem, softowo-sprzętowe. No, natomiast to jest temat na tyle obszerny i szeroki, że możemy go poruszać w kolejnych odcinkach. Zwłaszcza, że to jest Oj tak. radosna tematyka do rozmawiania. Natomiast zrobiłbym już tak, zmierzając powoli ku końcowi, a chcąc zaczepić o tytuł. Nie tylko tytułem nagrania, z którym mamy, które mamy dzisiaj na warsztacie, czyli tego dokumentu Hancocka. To, co chciałem zauważyć, to zaznaczyć dwa zarzuty, które ja mam do całości. I to oglądając, na pewno to też wyłapiesz w dalszej części. Że w niektórych rozmowach bardzo wyraźnie widać, że Hancock jest dziennikarzem. I to dziennikarzem takiego klasycznego, starego typu. Ja to, mnie to troszeczkę w oczy razi, ze względu na to, że wiem, że to jest łatwa metoda, żeby później go i jego tezy obalać. Mianowicie fakt, że każdą osobę, z którą prowadzi wywiad, w pewnym momencie zaczyna. Czasami wbrew intencjom tej osoby, czy w nieodpowiednim momencie rozmowy, atakować pytaniami na zasadzie dziennikarza takiego doskokowego na miejscu zbrodni, na zasadzie, a więc to dowodzi tego, że była jakaś starsza cywilizacja, która to postawiała. No raczej tak. No a ta cywilizacja pewnie miała jakiś powód. No tak. A oprócz tego to pewnie był jakiś kataklizm, który przetrwali. No niewykluczone. I wiesz, w pewnym momencie te tezy stawiane. Zaczynają część rozmówców, z którymi on rozmawia, wprost i otwarcie mówi, że zgadza się z jego tezami, wręcz sami na podstawie swoich badań doszli do tego samego. Natomiast są dwa czy trzy przypadki, gdzie zasadniczo wygląda to trochę tak, jakby Hancock niejako może nie tyle moderował, co ciągnął za język, czy nawet wsadzał niektóre stwierdzenia rozmówcy do ust. To jest typowe zachowanie z podwórka dziennikarskiego. Gdzie czasem jest ciężko nawet czemuś zaprzeczyć albo powiedzieć inaczej, bo nie jesteś przygotowany na taką formę prowadzenia wywiadu, lub nie wiesz, jak się zachować, wiedząc, że bierzesz udział w wywiadzie, co automatycznie powoduje, deprecjonuje część argumentów, które on przytacza, sam sobie szkodząc, dlatego że z jednej strony dużo lepiej jest zaprezentować kilkanaście różnych podejść i osób, których badania się zgadzają ze sobą, niż każdą z nich molestować, żeby przyklepała naszą tezę. Można nawet ich tych osób nie naciskać, żeby zaprezentowały swoje, a po tym, jak zaprezentują swoje, ewentualnie zadać jakieś zbliżone pytania lub niekonkretnie uderzone, a później zestawić wyniki takich różnych zauważanych miejsc ze sobą i pokazać, no na tej podstawie ja wysnuwam takie wnioski. Wtedy to by była metoda w pełni naukowa. Natomiast to co zrobił Hancock w niektórych częściach nagrania, co widać w tej serii, ma tą klasyczną wadę dziennikarską, czyli takiego Hancock z jednej strony obala wizję i wiedzę akademicką, ten stary dogmat, i to mu się chwali, i tą krytykę takiego zatwardziałej obrony dogmatu, który jest słaby i niezasadny, a z drugiej strony dochodzi do sytuacji, gdzie sam niejako trzyma się jednej tezy, nie dopuszczając innych, trzyma się i forsuje jedną tezę, nie dopuszczając innych możliwych rozwiązań powiązanych czy zgodnych z jego tezą. I to jest choroba, to jest punkt w sumie trzeci mojej wypowiedzi. To jest choroba, która dotyka większość badaczy z tego zakresu. Już o tym wielokrotnie wspominałem na moich audycjach i celowo umieściłem wszystkie ważniejsze osoby ze świata nauki alternatywnej, czy jakichś odkryć alternatywnych o charakterze historyczno-archeologicznym, które miały odwagę
żeby zaprezentować i podważać tezy stawiane przez współczesną naukę, i mają niezaprzeczalnie duży dorobek w działalności oświatowo-edukacyjnej, o tym, jaka rzeczywiście wygląda rzeczywistość i kwestionowania tego, co nam się o niej mówi. Przy czym główny problem, który niejako zauważam z perspektywy obserwatora z boku u każdej z tych osób, to jest to, jak duży kłopot wszyscy, nomen omen panowie, mają z akceptowaniem, czy nawet nie podjęciem dyskusji czy dysputy, co bardziej zaakceptowaniem i przyjęciem na klatę tego, że ktoś znalazł coś innego i że to wcale nie musi wykluczać mojej tezy czy moich spostrzeżeń. A wszyscy oni mają taką tendencję do, nie no, tylko i wyłącznie moja wersja teorii jest poprawna. A to, że ona ma luki i te luki można by wypełnić elementami teorii kumpla, z którym się właśnie kłócę, czy kolegi po zajęciu, jest dla nich nie do przeskoczenia. Dla mnie kompletnie niezrozumiała sprawa, bo ja nie kumam, dlaczego, w sensie nie jestem w stanie zrozumieć na poziomie międzyludzkim ega, jakichś takich ambicji i przekonań poszczególnych osób. Natomiast nie jestem w stanie zrozumieć, czemu chłopaki starają się nie zauważać wspólnych elementów swoich dorobków badawczych dla korzyści innych. I przez co tworzą się konflikty, które zaobserwowałem już na poprzednich naszych audycjach, gdzie widzowie zaczęli się wykłócać, który z panów ma więcej racji i dowodzić, jak ten, a tamten lepiej różne rzeczy wie. Kompletnie zapominając, że oni, jako widzowie i jako odbiorcy, powinni czerpać z każdego z tych źródeł i łączyć i wyciągać wnioski samemu, samodzielnie dodając różne elementy, bo tylko w ten sposób się więcej nauczą. Dlatego celowo wymieniłem kilka osób, dając wam niejaką wskazówkę, że ja osobiście uważam, że każda z tych osób zrobiła gigantyczną robotę i wniosła bardzo dużo dobrego. I co więcej, jestem w stanie bez większego kłopotu wskazać, że ich teorie i historie nie wykluczają się. Owszem, są elementy, które się ze sobą mogą nie zgadzać, czy założenia, od których nie każdy z nich chce zaakceptować, typu jeden z nich będzie mówił o istnieniu czy o udziałach kosmicznych cywilizacji w naszym rozwoju, a drugi będzie temu oponował. Ale nie stoi w sprzeczności to, że obaj zauważają niezgodności w historii, nawet znajdują zazębiające się ze sobą wytłumaczenia w tych samych obszarach, czego panowie zdają się w ogóle nie zauważać. To jest właśnie problem naszych współczesnych rozważań. Ja wspomniałem wcześniej Franza Zaleskiego przykładowo, którego celowo nie umieściłem w tej liście, ze względu na to, że jeszcze jedno ryzyko, z którym się spotykamy, to ryzyko tego, że ktoś może do pewnego momentu robić świetną robotę naukową i być bardzo dobrym podłożem dowodów dla innych badaczy, a potem albo się powinie i poleci kompletnie w głupoty, albo co gorsza, zaczyna działać dla pewnych konkretnych treści, które ma przeforsować i przekazać. I wtedy niejako dyskredytujemy również całą resztę dorobku. A nie powinniśmy tak robić, dlatego że nawet patrząc na zwykłych, klasycznych naukowców, wystarczy spojrzeć na to, że oni również mieli okresy, kiedy mówili o niektórych rzeczach bardzo bezsensownie, a o innych doskonale i bardzo z sensem, albo popełniali jakieś drobne błędy, które nie powinny podważać całego dorobku ich życia. Zasadniczo wszyscy najwięksi naukowcy, których znamy, jak i autorytety w dziedzinach, od których się możemy uczyć, choćby nawet sam dziadek Campbell, do którego jak się odnoszę wielokrotnie i którego bardzo szanuję, on również miał momenty, kiedy popełniał gafy interpretacyjne na zasadzie młodzieńczego zachłyśnięcia jakimś konkretnym wątkiem i perspektywą zawężoną tylko do jednego kręgu kulturowego. Z tym tylko, że Campbell jest tym wyjątkiem na tle całej reszty naukowców, że on poświęcił się nie jednemu, nie dwóm, nie trzem kręgom, tylko postanowił za swojego życia poznać tych kręgów jak najwięcej po to, żeby je ze sobą porównywać i dostrzec z nich elementy wspólne, a nie sprzeczne. I to różni prawdziwych, alternatywnych naukowców od tych akademickich, że szukają elementów wspólnych, łączących, a nie elementów stricte tylko i wyłącznie rozdzielających, bo te akademickie są ustawione na to, żeby jak najbardziej wyeliminowywać,
redukować i sprowadzać do jak najmniejszego mianownika, nie szukając nigdzie wspólnych cech o charakterze, powiedzmy, ogólnokulturowym czy ogólnoludzkim. W tej chwili zdąża się do tego, żeby patrzeć, to dosłownie jest odwrotność specjalizacji zawodowych i specjalizacji naukowych. Staramy się na każdą kulturę i społeczność patrzeć jak na kompletnie odrębną i oderwaną od wszystkiego, co się dzieje dookoła. Co jest kompletną bzdurą, bo ci ludzie żyli obok siebie i wpływali na siebie. Jakiś tam mądry komentarz się jeszcze nam pojawił? Wiesz co, no komentarze są, ale właściwie wyczerpałeś temat. Ach, bo ty, jak rozumiem, jesteś gdzieś tam jeszcze w tyle, tak? Tak, z czatem zdecydowanie. Natomiast to, co chciałem jeszcze powiedzieć dzisiaj w ramach tej naszej audycji przed zakończeniem, to to, że program Hancocka ma w sumie jakiś konkretny cel. I ten cel jest wspólny do przekazania przez zasadniczo każdego z panów, których wymieniłem w audycji i w sumie również przeze mnie. Mianowicie każdy z nich, wliczając to Hancocka, którego dzisiaj tak molestujemy, jeśli chodzi o jego popełnione dzieło za pośrednictwem platformy z czerwoną literką, celem i zamierzeniem jest przekazanie nam wiedzy o tym, o dwóch ważnych aspektach. Po pierwsze, nasza cywilizacja jest dłuższa i zdecydowanie bardziej skomplikowana, niż nam się stara to prezentować, i ma dużo większy dorobek, bardziej fascynujący, i jest to coś, co warto badać i szukać. A po drugie, co jest istotne, starożytni i badanie starożytności, również pod kątem mitów i religii, nie jest przeżytkiem, nie jest głupotą, którą można zignorować. Myślmy tylko o przyszłości i o codzienności, dlatego że jest tam zakopane piekielnie dużo informacji i wiedzy. Tak dosłownie ujmując, jak te zakopane świątynie, które odnajdujemy dopiero na niektórych etapach naszej cywilizacji, kiedy mamy technologię, żeby je znaleźć. I przez to, że je znajdujemy coraz rzadziej przez przypadek, a coraz częściej z rozmysłem i z wiedzą, gdzie ich szukać, znajdujemy i zaczynamy zauważyć pewne schematy między nimi, które, jak sam Hancock określił, przypominają coraz bardziej taką kapsułę z przeszłości. Czyli to, że coraz więcej tych obiektów i miejsc archeologicznych, które badamy, było przykryte ziemią, zakopane, musi mieć jakąś konkretną przyczynę. A w niektórych miejscach widać, że to sama społeczność te miejsca zakopywała. Po co to robiła? Według Hancocka chcą nam przekazać wiedzę i z tą tezą się z nim bardzo zgadzam. Tą samą tezę prezentuje niemalże Lalak. Dziad Wszechwiet przedstawia ją, wskazując na to, że częściowo mogły być to działania własne, a częściowo to mogły być właśnie te małe kataklizmy wywołane przez pokłady błotne, przez te wielkie powodzie błotne, a sam Igor również wskazuje, bo to chyba, jeśli dobrze pamiętam, Igor, nie chcę imienia przekręcić, a nie chcę po nazwisku z drugiej strony mówić, jak w przypadku Artura. On wskazuje na to, kto ewentualnie mógłby nam tą wiedzę przekazywać, że ktoś nas uprzedza, że wszyscy nas, od starożytnych po współczesnych i po ludzi poza cywilizację, spoza naszego podwórka, wszyscy informują nas o tym, że coś się wydarzyło w przeszłości, coś istotnego, o czym powinniśmy pamiętać, a o czym się usilnie stara nas oduczać i uniemożliwiać kultywowanie pamięci. Jakieś duże, wielkie wydarzenie, które gigantycznie zmieniło kształt naszej rzeczywistości. Ono, jak już zauważał Franz Zalewski, wydarzyło się około 12-13 tysięcy lat temu. Podobną tezę stawia Hancock w swoim filmie, podając konkretne przedziały czasowe między 12600 lat wstecz, a 11600. Duże zdarzenie, które zazębia się troszeczkę z jednym z przejawów epoki lodowcowej tamtego okresu, a które było tak wielkie, że odcisnęło piętno na wszystkich kulturach i spowodowało generowanie i tworzenie się gigantycznych kompleksów mitologiczno-legendowych, w których przekazywano nam najważniejsze człony tej historii. To, że nagle się wydarzyło coś,
czego nikt się nie spodziewał. Było to związane bardzo często z upadkiem słońca, a następnie występował niezależnie albo w powiązaniu mit o wielkiej powodzi. Mit o wielkiej powodzi jest tak bardzo globalny, że twierdzenie, że wywodzi się on z jednej kultury, czy że przenosił się pomiędzy kulturami na zasadzie kopiowania, jest kompletnym absurdem, bo w jaki sposób, co jest paradoksalne, o ile można uzasadnić, w jaki sposób wielką powódź z Egiptu można korelować z polinezyjskim mitem o wielkiej powodzi, o tyle jak złączyć w takim razie mit o tej samej wielkiej powodzi z obszaru japońskiego, czy chociażby chińskiego, z tym mitem z Mezoameryki, dlatego że zasadniczo cały świat wszędzie stara się i zaznacza, że zdarzył nam się moment, kiedy zalała cywilizację zmiotły wielkie fale, ewentualnie była wielka powódź, która dokonała strasznych zniszczeń. No i jest nawet sugestia, że niektórzy próbowali się ratować, budując odpowiednie struktury ku temu. No i co jest też ciekawe, i to jest troszkę minimalny spoiler, ale spoiler, Hancock zaznacza jeszcze jeden termin, pokazuje w swojej nagraniu i uświadamia nas, że to nie tylko tak, że jesteśmy ostrzegani, ale niektórzy się przygotowują do tego, co się zbliża, dlatego że Hancock mówi wprost o warach, o wielkich podziemnych schronach stworzonych przez cywilizację, nie do tego, żeby chronić się przed najeźdźcami, którzy akurat byli lokalni i robili im krzywdę, tylko żeby chronić się przed konkretnymi wydarzeniami, na które ludzie nie mają dużego wpływu, a które wiedzą, że się wydarzą. Co za tym idzie, trzeba się przed nimi jakoś chronić. I wskazuje również i opowiada również o warach. Wary powinny szczególnie nas interesować, bo jesteśmy jedną z tych kultur, która odpowiada za tworzenie ich największej ilości. Również te tureckie mogą być tak naprawdę niczym innym, jak pozostałością przejścia naszego ludu, naszej społeczności, którą wiążemy z indoaryjską, z tym trzonem i korzeniem indoaryjskim. Idąc tym tokiem rozumowania, warto zauważyć, że wszyscy nasi współcześni alternatywni badacze dochodzą do kluczowego punktu w przeszłości, w którym zauważyłem, że kultury, które dobrze znamy, czerpią z innych kultur, a często gęsto zasiedlały miejsca stworzone przez wcześniejsze kultury, które znamy słabo. Ale wszystkie je łączy jedna rzecz. Wszystkie utrzymują w mitach pewną wiedzę, która globalnie się zazębia i w dodatku odnosi się do gigantycznego wydarzenia, które miało miejsca w konkretnych okresach czasu, a największe z nich miało te kilkanaście tysięcy lat temu wyjątkowy charakter. I teraz pytanie, jak to się dziwnie zazębia, że wszystkie te miejsca nabierają coraz bardziej znaczenia współcześnie i coraz więcej się nam o tym mówi? Mama. Aspie pyta, czy Warszawa, czy jest to jakiś sens. Każdy war w nazwie w Polsce ma jakiś sens. Część z nich dało się nawet już odwiedzić i odnotować, że są. Także i, także i przy Warszawie musi jakiś być, tak? Jak sobie a propos Warszawy i waru zobaczycie na mapę rozłożeń poszczególnych fortów warszawskich, a jest ich chyba 25, w odniesieniu do Cytadeli i do Twierdzy Modlin, to też będziecie mieli jakiś początek poglądu na temat tego, co to jest war. Antonio wspomina o fake inwazji UFO. Z tą fake inwazją UFO się zgadzam, że jeżeli będzie jakaś inwazja, to będzie miała ona raczej charakter cyrku. Natomiast jeśli chodzi o meteor, ja wam wspominałem, moja wiedza różni się od Hancocka tym, że Hancock jako dziennikarz bada różne historie z różnych regionów, różne miejsca, znajduje pewne rzeczy i słucha ekspertów, którzy mu opowiadają o tych konkretnych mitach, które tam są lokalne, i on zazębia sobie te mity. Ja alternatywnie zajmowałem się tym, żeby samemu zebrać te mity i ze sobą je porównywać w strukturze i w treściach, które przekazują. I dla mnie, podobnie jak dla
Artura Lalaka, jak i dla kilku innych naukowców, jest kompletnie oczywistym, że jest przed nami duże wydarzenie. W jakiej odległości czasowej to już jest bardzo dyskusyjne, bo wszyscy mamy wątpliwości co do datowania. Natomiast jesteśmy zgodni co do tego, że obecne wydarzenia bardzo przyspieszyły właśnie ze względu na to, że czeka nas rypnięcie kawałków gruzu nam na głowę. Ja nie nazwałbym tego jednym meteorem, który nam zagraża i nas rypnie, bo ja doskonale wiem, że to będzie więcej niż jeden przypadek i jest zbyt dużo wiedzy historyczno-mitologicznej, ażebym mógł to ignorować. Natomiast z kompletnie drugiej strony już wam wielokrotnie mówiłem, że nie ma co sobie tym głowy zawracać i się tym szczególnie frasować, dlatego że jest to coś, co po pierwsze następuje w cyklu, po drugie nie dla każdego z nas będzie miało istotne znaczenie, a poza tym wcale nie musi oznaczać, że będzie złe, tak? Ale spójrzmy też na to drugie spojrzenie apokalipsa, terminu apokalipsa. Obecnie widzimy, że świat się zmienił, że żyjemy w wyjątkowych czasach, w których bardzo dużo rzeczy ma miejsce, następuje wiele przekształceń. Niektórzy mówią, że to są czasy antychrysta i to są te czasy właściwej apokalipsy i że to panowanie złego to już się toczy. Z tej perspektywy powinniśmy się wszyscy uśmiechać, dlatego że jeżeli panowanie złego już teraz jest i występuje, to znaczy, że w najgorszym wypadku zostaje przed nami jakieś jeden albo dwa eventy, a potem będzie już z górki, będzie przyjemnie. To jest jedno pozytywne spojrzenie, a drugie pozytywne spojrzenie jest, jeżeli to było najgorsze, co mieli do wyciągnięcia z zaplecza, no powiem szczerze, historia znała gorsze fragmenty wydarzeń czy doświadczeń historycznych niż wiemy obecnie. Nie trzeba tak daleko patrzeć, wystarczy zerknąć na II wojnę światową i już można powiedzieć, że bywało gorzej w naszej historii niż jest obecnie. Oczywiście nie wiemy, co nam jeszcze szykują, ale nie ma się co tym przejmować. Jak to wiadomo, historia to kołem się toczy i to nie jest, przypadkowe stwierdzenie, dlatego że wiedza z zakresu historii, archeologii i mitów jednoznacznie wskazuje na to, że cykle występują i cykle mają pewne etapy, które są powtarzalne. Niektóre rzeczy bardzo łatwo zmapować. Wystarczy spojrzeć na to wszystkie wydarzenia dotyczące chociażby ekonomii obecnie, można prosto przewidzieć, bo po pierwsze są sterowalne, a po drugie toczą się według określonego cyklu i powtarzają schematów. Wszystkie te schematy są już obecnie widoczne i fachowcy z różnych dziedzin zauważają je u siebie, mówią o nich, a jak ktoś jest uważny, to widzi te wszystkie informacje. I zasadniczo tym bardziej powinniśmy być spokojni, bo im więcej informacji mamy, tym spokojniej powinniśmy przyjmować rzeczywistość, którą doświadczamy i dostrzegamy. Cieszmy się tym, że jest ona coraz bardziej jasna i coraz bardziej prawdziwa, coraz mniej, coraz łatwiej jest oddzielić głupoty i zafałszowanie w niej od tego, jak ona w praktyce i faktycznie wygląda. No. No i to chyba na tym dzisiaj skończymy. Żegnamy się z Państwem na dzień dzisiejszy. Za jakiś czas znowu wrócimy z kolejnym tematem. Mike ma już zaplanowany temat na dyskusję u niego na kanale. Jeśli chcesz się już podzielić, zapowiedzieć wstępnie? Nie. Niech będzie zostawimy go jeszcze, okay, tak. Zostawimy go jeszcze niespodzianką, okej. Okay. No ja natomiast wiszę Wam odrobinę, wiszę, bo zapowiadałem kolejną część narracji, to znaczy już wprowadzenie właściwe do mitów japońskich. No, ci, którzy dodatkowo jeszcze się zaangażowali, dostali więcej pracy i materiałów do samodzielnego opracowania, przeanalizowania i podyskutowania. Ja zaś dzisiaj po audycji zabieram się za odpisywanie za stos maili i listów od Was, na które nie odpowiadałem od dłuższego czasu. Nie miałem możliwości, nie miałem czasu, więc musicie mi wybaczyć. A Ty zaraz dostaniesz swoją michę, bo wiem, że o kolację się prosisz. Nic więcej nie mam do zadania, tak. Tak, woła, bo teraz już jest pora kolacyjna i on się już przyzwyczaił, że o tej porze albo będziemy dawać smaczki, albo pójdziemy zjeść kolację. No więc trzeba iść psa nakarmić. Stąd też, moi drodzy, wybaczcie, kończymy. Dziękujemy za dzisiejszą, jak zwykle zawsze, udaną audycję. Życzymy Wam spokojnego niedzielnego wieczoru i udanego początku tygodnia.
Miłego wieczorku, dobranoc, cześć Do usłyszenia. wszystkim. Do pa.